Tutaj ekran Discordu będzie. Dobry wieczór. Dobry. Dobry. Dobry wieczór, kochani. A czekaj, bo tu opcje mi się powłącza. Efekty atmosferyczne jest. Tekstury wysokiej jakości jest. Animowane drzewa jest. Dobra, no to multiplayer, serwer. No to tak. Jako, że może być konkursu więcej, to zrobię tylko po 4 skoki. Jo, Patryku, jo. Jo. Potem Plonica 7. A na koniec można zrobić, ale to na końcu. Oczywiście. To nic. A małe predaco zrobimy na razie. Dobra. Kto wygrał poprzednią serię? A chyba przed nim. Haner to cheaty ma. Na początku trafiłem do miśka jakieś się wywalił. Potem od słabszych skoki wygrano z nim jakieś 5-6 punktów. Patryku, serwer już... Już moment. To była planica serwer. O, będą ciekawe warunki. Dobra, startuje serwer. O. Chodzę. Chodzę. Serwer stoi. O. Killer name. Ja. O Jezu, ja to ja jestem. Będzie boczny wiatr, także będzie ciekawie. Będzie karakan. Będzie boczne spuszczanie się do jądra. Nie! Ja pierdolę! Nie, no. Proszę no tak i... nie mówić na streamie. Dobra, czyli tak, mamy jednego o dobra, czyli mamy trzech szpilernamy. Trzech szpilernamy. Dobra, no to jak się załaduje, no to i startujemy. Więc masz bisiek tak, załadowane? Duszy to chyba jo. Umiem bardzo na tak, palcach chodzić. Wszyscy jesteśmy? Petalowy ryj! O panie, tutaj ostre teksty lecą. Czy mi się zdaje, że kogoś wyjebało? Bugowane. To skoczek przed belką stoi. No właśnie. Jo. No to fajnie zaczynamy już. Fajnie zaczynamy, kurwa, z fejle. No powiem tak. Wczoraj było za dobrze, także nie jestem wcale zdziwiony. No to replay. O, a ktoś jakieś specjalne znaki używał, jakieś wykrzykniki czy coś? Nie. No ja nie wiem, czy... Znaczy no... Chyba widziałem tam spację w użyciu. No nie no, tam spacja to nie ma nic do tego. Nie, nikt nie miał. 5. Gratuluję dzisiaj. O, wylosowało fajne warunki. To teraz Bischofshofen dam małe. O. Bischofshofen. Daj mały Harachow. A mogę dać mały Harachow w następnej kolejności. A potem duży. Duży. Bo wczoraj nie skakaliśmy akurat na Harachowie. Czy już serwer... Jest. Jest. Jeden szpilername. Drugi szpilername. Na palcach hasz. Na palcach gram. Na palcach sram. Tu nie znasz. Poen. Baranie. Szpilername pies. Szpilername real. Jeszcze jeden. To już wiadomo który. No. Śmieciu. Poda imię śmieciu, który to? Nie wiem, nie wiadomo, ale to podać imię musisz. Spełniasz. Będzie kurde znowu fejlosz, kurde? Nie, jest. Myślę, że nie. Tym razem skaczemy. O kurde, chyba u Miśka impreza się zaczęła. Nie, to nie u mnie, czemu u mnie? Znaczy tak myślałem, no bo muzykę usłyszałem. A u kogo to? Nie, to mi się zgłosiło na chwilę telefon. A, dobra. Pan? No to nie wiem kto ma, kto się nazywa, podaj imię śmieciu, ale niech skacze. Dokładnie. Trzymali go na belce. Jo. Chyba został straczny. A to Misiek pewnie. Misiek. A to ja! O Jezu. Jo. Podaj imię śmieciu. Misiek D. No to... Misiek D rozpoczyna skakanie. Jest już pierwsza łapka w górę. O cholera. To jest mała skocznia. A nie, co? A co ja gadam?
teraz to będzie, ciekawe. Czy będę ja, czy będzie kombinacja Spinnername? A, Spinnername pies. O, dobra. To ja idę zobaczyć na telefon. Będą tam. Zobacz. Mam duszę z palca, nie umiem walca. Na palcach hal. Smacznie. O jeny. Dobra. Konia walić. Trzeba. O, jest. Słabo. Za szybko się wybiłem. A więc jednak inaczej. Myślałem, że będę czekał do końca. Miałem z małych nazwę Spinnername. Aaa! Bewo szukał system. My z Hanerem na końcu. Ta, wywrotka. Żeśmy tak skakali po tam 110 na 115, nie? To chyba ta skocznia była. Możliwe, że ta. I chyba macie skoczyłeś do 16,5 nawet. No to Spinnername z małej. No to chyba Wewok, czyli, czyli Hanner będzie na końcu. Bo Hanner to jest Spinnername Real. Dobra, Spinnername dawaj. Spinnername dawaj. O kurde. Kurde, nie wybiłem się. Co zrobię? A więc tutaj ciężary. A czy tutaj jest taki... Kliknąłem myszkę, mam bugę po Maćku. Ciekawe. 50 metrów. Ja no to Hanner na końcu. Oj, na stacji lokomotywa. Dam mi tą mordę w końcu we. Nie. Hanner, kurwa, co odpierdala? Podasz rozmiar skoczni. Ja nie wiem ile, bo znowu dziwna kamera jest. Jakbyś mam coś, to nawet dobry skoczni. 108. O, jestem w stanie ci uwierzyć. O, z wywrotką trzeci. A właśnie, Maćku, zrobiłeś kawosza? Ty. Ej. Bo ja sobie teraz zrobiłem do kolacji w kawosza. Ej, ja chyba jednego... kawę. Ja jednego kawosza dzisiaj piłem. No to słaby wynik. Nie, a jeden gol. Zrobić 4. Nie, przepraszam, 3 kawy kurwa po robocie jeszcze. O, no to we po grubo. Bo jeszcze energolem leciały. Właśnie u mnie ani jeden energol. Złapał cię skoczek za głowę. Ej, ale widziałem dzisiaj Tigera, jak macie te puszki 250, nie? No. Ten klasyczny. To widziałem w końcu półlitrowe, te klasyczne. O. Ja nie pamiętam, kiedy one były ostatnio. No jo. Ja też nie pamiętam. Już moment. Ale w Bielszu nie były. 3,80, także ładna cena. Dużo. O Jezu, 0%! A! Ba! O, tam Maciek, witamy w klubie. Dzień dobry. Ale nie, ja spóźniłem po prostu. Skręt. A jak? Kurwa! Moje pole! Jo, możesz sobie podać ręce z MPD-im na dobrego dubbingowca. Ale nie słyszę co mówisz nawet. No właśnie, panie. Co? Chujów sto. Debil. To się wystraja. Oj. Aż za daleko. 110 będzie. No jak z wywrotką zrobiłem 112, to tam ze 115 byłoby na pewno. Dobra, teraz Spinnername. Tak jest. Inna późba muszę. Dawno nie paliłem, ale teraz robię tutaj gruby dym. Jak? Kiedy nie lubili, teraz dzwonią mi na bajer. Nie odbieram, biegnę, mam na nogach złote na bajer. Jest tylko jeden bajer. Bajer Leverkusen. Dokładnie. Dobra, dziękuję. O! Ile? 113,5. Na końcu pasowałem, posiewałem. Dobrze. To jak tu nie skakało pod rekordy? Nie skoczy wysoko. Nie wiadomo. Nie wiem. Próbuję nisko, najwyżej tylko poskok. O, leci jak w pijaku. Ale ładnie. Dobrze, no znowu mam taką słabą kamerę, nie wiem ile skoczył. O, 112. No to lepiej.
Tutaj tyle co ja tylko wylądował. Spiller mamy od radia, tak... kurde, po pierwszej serii. No ale spiller mamy 15,5 metra. Rekord ja świata, kurde. Pali konia, lokomotywa, rucha pociągi, mocniej spływa. Paner. A. Jednak lepiej jak wczoraj miałeś mikrofon z podmocy. Ale wiesz, ale ty mi się okter jesteś z boczuszkiem, także nie... Także ja. Mówię to do Maćka i do Patryka, że... Że co? Jak do Patryka? Teraz do mnie. Czuję Patryk, jak do mnie przeklinał na streamie. Co za biznes, suka? Co za biznes, suka? Co znaczy... za biznes, suka? Znaczy, Misiek, powiem ci tak. Ty mówisz, że ja coś źle zrobiłem, nagle mówisz do Patryka. Ba. Mógłbyś mówić proszę do Truskawy, a nie do Patryka, bo też jestem Patryk i mi się myli. A, nie, widzisz. Ty jesteś Hanerski. Dokładnie. Tu się używa pseudonimu. Nie, kłamstwo. Jak tu Patryków jest za dużo. Dobra, uczę. O, czekaj. Uciek co odwalił. 117. Argentyno, co ty robisz? Co ty robisz? Coś pięknego. No nie no, jakoś siadło, no. Zdączy się ten świat. Ja mam prosty sposób, żeby świat się nie skończył. Musisz po prostu przestać śpiewać. Jo. Wreszcie ustałem skok. Ale lepiej się żółtą masz jeszcze. Nie się kiernie się kurwa w pusty łeb. Najlepiej to się zabić. O. Zaraz lepsze oferty. Trochę chyba spóźnione wybicie, tak mi się wydaje. Tak. Ale się zesrał. Na rzadko. Nie, na miękko. Ej, chłopaki, wy to się musicie jakoś na zmianę te live robić, bo ja muszę raz tutaj iść raz tutaj. No to tak właśnie. Nie no. Mogę ja zrobić. O, jeszcze lepiej. Ale nie wiem, czy dobrze wyjdzie. Dawno nie robiłem. Ale to w sumie jest myśl, Leo. Patryk cię ustawi. Live'a. W sensie OBS-a, ustawienia i tak dalej. O, pan budywalną. Nie, ja sobie słabo skaczę tam na wybraną garść. Słaby. To fest. Na duże trzeba. Ale prowadzi. Prowadzi. Taki słaby. A ile skok? 5? Nie, 4. Podaj imię. To jest już chyba ostatnia seria. Jo. Dobra, no. To co mówiłem, będzie dobrze, podam rękę kolegom, obiecam. Jo, bo ten ekstra w kogo to będzie przy planicy 7. Ja się pytam, gdzie jest Ada z kosą. Gdzie jest kurwa Neno? Albo kosa z Adą. Gdzie jest kurwa Neno? Nie wiadomo. Bo nie wiadomo. Przesuń się! Jak się przesuń? Jak ty masz po prawej na górze ten debil? A, dobra. Ba! Ole de! Spiller na MF jest. Tutaj tekst z tym, z przesunięciem nie działa. No. A wiecie co? Jo. Ja bym nie wiem, co powiedział. Przesuń się, bo jesteś tak gruby, że twoja matka nawet się... ...właściwie przelatuje. Co? O. Przesuń się, bo jesteś tak gruby, że nawet twoja matka w życie przelatuje. Jak jest gruby, to chyba nie powinna przylecieć. 53. Ej, to nie, to był nie, ja jednostrzałowiec byłem. O, dzięki Misiek za drugą łapkę. Jak mi się telefon podładuje, to tobie też dam. Daj mi. Chodź w ramiona. Pierdolona. Zatańczymy sobie walce. RTL już był, Mućku? Ej, patrzę na żywo na skoki, tutaj jak Patryk skoczył. Jo. I to się powiela z live'em, bo na live'ie skoczył tyle samo. Niesamowite zjawisko. Serio? Nie wiedziałem się, że na live'ie skoczył 10 metrów. Kurwa, bez zrobienia wybicia miałem.
ty to dobrze, że na przykład jak oglądasz Patryka Slima, to nie ma tak, że teraz że skaczesz ty, a u Patryka skaczę jeszcze ja. Ba. Właśnie, jak się skoki ogląda. Ej, ile skoczył Patryk? Ja tylko 94,5, także słabiutko. Ale to jest Patryk. Ja skoczyłem za wcześnie. Dawaj rekord. Mogę akrobację w locie. Dawaj, pokaż. Ja wybiłem się za... 360 dla Wiza była. Ja pierdzielę. Ale tam była duża przewaga, więc będzie dalej prowadził. Nie będę. A jednak. Oj, a. O, to... wyprzedziłem. Ledno. A kto to jest filer na bez małych? Ja. Dobra, a, czas na przeładowanie skoczni. No. Dobra. Standardowo macie teraz mój pulpit, bo u mnie niestety skoki 2005 wywala. Dobra. Dawaj Harachow na 90. Ja bym dał jeszcze jedno skocznie przed Harachowem, bo jak Harachow zrobimy, to potem od razu przejdziemy do Mamuta w Harachowie. To dawaj Liberec. Dobra, no to na prośbę Hanera. Ja na dał Vancouver, ale... A to możemy dać jeszcze albo po planicy, albo przed planicą. Ja nie umiem tam skakać. Ja chcę Vancouver dawać, najlepsza skocznia w grze. A kto w ogóle tam potrafi skakać? Ja. Ale na jakiej? Kalper. Na jakiej skoczni? No Kalper, nie, dokładnie. Kalper. Czasami nam wyjdzie. Dobra, na razie mały liberec. Ja tam skoczyłem raz 350. To ja teraz zajebał. Nie, to tam dalej. Tam idzie pod 380 skoczyć. No. Ja mam 361 rekord. Dobra, serwer stoi. A nie, czy... Tak, ile jestem. To, ile to skoczyłem? 370? Kalper. Dobra, teraz... Skoczę sobie. Nie, to jest gracze name, Michał. Proszę no dobrze tak, czytać. Name, przepraszam. Czekajcie, dołączę za chwilę. Filer name wbił. O, jak dawno na Vancouver o, nie skakałem. O, teraz piękna piosenka u mnie macie, jak jest. Na... Laj. Nie. Piwo. Kalper. Piwo wali konia. Piwo wali. Kalper. To Kalper dał nazwę. Nie wiem. Nie wiadomo. A, wiadomo. Ja, bo mnie nie ma jeszcze nawet. Ktoś się nie zbudował. Wyzywanie się na czasie. Jeszcze takie brzydkie słowo. Ojej. To już wiadomo, kto to jest, Misiek. To czekajcie. To czekajcie na mnie, To ja wam pokażę. Dobra, wchodzę. Jestem magnetyczny cipka. Ja pierdolę. Normalnie jeden lepszy od drugiego, drugi od trzeciego. Jestem magnetyczny cipka. O, pierwszy jestem. Jo. Zaczynamy, ignoranci. Spierdalaj. Dobra, nara. Spierdalaj. Nawet kurwo jebana. O, wew, lokomotywa teraz u mnie. O, dobra, za późno. Leży. Leży. Graczem namę, zostaniące moich dzieci. Leży i sra. Panie. Jo, to by było brązowo. A o, nie. Ja jeszcze przed kolacją, ale mogę potem dla widza zrobić. O. Nie. Wiadomo co. To wiadomo, no. I tu Hammer teraz drugi skacze. No białą kiełbasę se zagotuję na nowy. O, ja mnie to będzie sranie prosił hard. Popatrz. Uwaga, chłopaki, bo seksy cipka leci. O panie. O, teraz chyba będzie struskawa. Albo misiek. Autoskop był zjebany, ten mój. Nie da około 120 polecieć. Oto szkalper. Chyba misiok. Misiek. A, ten gej, znaczy co? Dzięki. Ty wiesz, że tam znaczy, ja bym się akurat wyzywaniem Kalpera. Ja pierdzielę, teraz bym dowalił. To wyzywanie Hanera to ja bym nie brał na poważnie, bo to Hammer, no to tak wiadomo. Ale co komplement dla mnie to był, Maciek, co?
No, że od gejów cię wyzywam. No, o ja! Trzeba, nie no, dla widza trzeba tutaj podgrzać atmosferę, no. Ja, ale do ciebie tam do tego podgrzać. Tak jak podgrzać płyty indukcyjną Matki Góry, nie? Reprezentant pozoruje Słowenię. Spokój się, kurwa. Aż się wywróciłem. Nie mogę zdzierżyć tego, że ludzie nie rozumieją, że indukcja po prostu zamiast jakiejś kuchenki gazowej czy elektrycznej jest lepsza po prostu, zdrowsza. Ej, wiecie co? Słucham. No. Wypierdziela z tym, bo zbyt wysoki poziom cringe'u. No i teraz można siedzieć. Aż chyba Szykus wyszedł. Aj, cholera, no. Akurat Wefog jako ostatni nie jest tym, który najbardziej buduje emocje. Ale nie Szakus, tylko no. Tylko Misiek. Jeszcze Szakus. Nie. Daj to, nie, spokój. Nie Szakus, tylko Misiek. Ja, nie cringe'u poziom, tylko inteligencji za dużo i dlatego musiałeś wyjść. Aha. Żarty. Powiem ci dobre pociśnięcie. Ma. No nie, ja nie umiem, kurde. To te gry, kurde, tak ściwe. No nie. Ja dlatego sobie koligancję ustawiam przed startem. Raczej Nane, piękny skok. O! Dzięki. Jest pytanie od... Czekajcie, chłopaki. Stop. Mafia Regenade 19 pisze, jak zagrać tą grę na PC-cie? No to proste. Polish Abandonware, tam jest gra, można tam pobrać i zainstalować z tego poziomu. Proszę bardzo. Przepraszam, że tak wam przerwałem, ale trzeba odpowiedzieć widzowi. No dobrze, no to dla widza przecież jest live. To nazwę jak ma Hanner zaśpiewamy w wersji tego, Big Clubu. A jeżeli będziesz chciał zagrać z nami, to jeszcze zapraszamy na Discorda. Można mnie wytrzymać. To wyjdź, Szakus. Nie oszukuj, ale wtargnąłeś na nasz teren. Jeszcze pretensje masz. Jo, Misiek, Motomoto. Motomoto. Motomoto lekcje. Motomoto rucha złom. W sumie ja mam takie wrażenie, że Misiek i Hammer to mógłby być jak taki starszy, młodszy brat. Nie wiem dlaczego. Co? No, że tak... Nie wiadomo. Takie, no, w taki w sensie teksty lecą, że... Jeszcze zawsze jest Hammer? No nie... Jo. Tak, zaprzeczam, kto wie. A ja takie dobre zdanie miałem na ciebie. O nie, jeszcze ja miałem na... Ja zaznałem na live, jeszcze miałem na progu 88 i 8. O, co tak pan jeszcze sobie miał? Dobra, wyszedł w miarę skok. To jest stronka. Strona, to po prostu jak w Google wpiszesz Polish Abandonware, to ci tam wyskoczy. Proszę, nie to jest ogólnie baza wielu starszych gier, także polecam. A stronka, a Discorda to nie wiem, czy link działa. Jeżeli link nie działa, to pisz, to odświeżę, to wyślę nowy. Pierdolę. W sumie to rzeczywiście, no, trochę jesteśmy jak bracia z tym. Tak, Flippy Flap. Ale nie jesteś Hanner grubasem, nie? Co? Nie jesteś okay. Gruby, nie? Nie, no. Na pewno nie spaszony. No to nie. To nie jesteście braćmi. No mówię, Flippy Flap. Ewentualnie bracia dwujajowi. O panie, no ja myślę, że każdy ma dwa jaja, nie? Nie wiem, jak to teraz. Gorzej, jakby to byli jedno jajowi, to byłby problem. Byli, jakby, no przesuń się, 103 i 2, nie tak źle w sumie. No nie. Ja myślę, że jeden użytkownik wśród nas ma 3 jaja. O kurde. I to pewnie jest Maciej pies. Myślę, że tak. No właśnie, też tak myślałem. Ajajajaj. To jest tutaj telegrafia albo telepatia, bo zgadliśmy obydwaj. Telegrafia. O, Telemarko. Telemarkus i wyjebka. Tak jest, w bandę. 100,5. Jestem Sabir Żemuminow i Zbrój 2019. Kalper, leć. Kalper. Jo, leć. Pozdrawiamy Kalpera, jeżeli to będzie nas oglądać. Nasze serca.
Daleko, 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 daleko wystarczy. A ja miałem wysoką kamerę, to nie widziałem. 97,5. Druga pozycja, pora na mnie. Dobra, Truskawa, wali 110 i mnie wyprzeć. Byłoby fajnie. Link do Discorda nie działa, to po swoim skoku zaktualizuję. Link do Discorda nie działa? Niedobrze. Trzeba dzwonić po 112. Aj, wywrotka. Wywrotkoż. Ja bym zadzwonił pod 999, to karetka przyjedzie tyle mi. Ja bym zadzwonił. A ja bym zadzwonił po 666. Dobra, to teraz przez chwilkę nie będzie obrazu. Nie, 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 Patryk, już ci daję. A ja dobra, ja bym na czacie, A no to jak dasz na czacie, to dobra, to dawaj. Zaproszenie. Ja bym egzorcystę zadzwonił. To wyślij tam. Kurwa. Chyba jak zadzwonisz po... Wysłałem. Na numer 799 to przyjadę tyłem. Ty tyłem. Ja mam pytanie. Pytajcie. Zrobić znowu 360, żeby ktoś wygrał? Ale to różnica jest moim zdaniem za mała. To nie wiem, czy to jest dobry moment. Ile teraz skoków było? Też 4, jo? Też 4, jo. I na małym Harachowie też 4. Też 4, jo. A to już tam prawnie wtedy jest. A dopiero na dużym Harachowie zwiększę do 5. To mogę pierwszą fazę lotu polecić dobrze, a z drugiej się już wywalić. Polecam mocno, dobra. Bujną. Wysłałeś mu ciek tego linka? Rekord świata. O rekord świata, czy nie? Tak. Nie. A co Patryk pytałeś? Czy wysłałeś tego linka, bo ja nie widzę go na czacie. A, bo może ci ten... może ci... YouTube jakby co, usuwa te linki. Może, to muszę ja wysłać. Nie, już ci dałem. Zaczyna Messengera ci dałem, wiesz? Oj, no to jak na Messengera, to inna rozmowa. Czekaj. Ale nie, na YouTubie też ci dałem, ale na YouTubie nie ten, ukryło. Dobra. No chyba troszkę za krótko skoczyłem. Pamiętam jak kurde, jak tego, coś pisałem na live, to nie widać było wiadomości. Jak nie pisałem, jak się wyzywałem z tym woźniakiem. A, bo jak brzydkie słowa to samo wykrywa. I to jest komentarz do sprawdzenia. Oj, Glebosz. Oho. A wiesz, czy będzie seria Gleboszy dzisiaj? Ej, Misiek. Dobra, wysłałem już linka i zaktualizowałem, także zapraszamy. Ej, Misiek. No to... Gdybyś się nie wyjebał, to byś wygrał, tak to tracić 10 punktów jakieś do mnie. Ba. No. Niestety. Oddaję ci szansę, ty nie wykorzystałeś. Biada ci. Niestety, to ona za 60. Aj, przeciągnąłem. Chyba jest seria Grzeboszy. Chyba jo. Ja bym miał dać 9 do 60. No chyba jo. W ogóle słyszałeś, Maciek, że Przemysław Pawiasz będzie prowadził familiadę. Także jak coś, to zaktualizowałem linka i wysłałem. Także. Strasburga i mówi nara? Tak. Pawiasz będzie prowadził familiadę? W takim razie już nigdy nie oglądam familiady. A kto będzie wabank tego? Kotarski. A nie Włodzimierz Szaranowicz? Ba. Radek Kotarski. A myślę, że się zamienią. Który reklamuje... O to czas na mały Harachow. No jo. Czekaj, Kotarski to jest ten taki młody. To od Polimatów, jo. No to cieszę się, że wpadłeś. Oglądało się. Najlepsze jest to, że to na szkole oglądaliśmy Polimaty. Piękne czasy to były. To on akurat mądry jest, nie? No jo. Angielski styl bycia. Tomasza Goloba na żywo. Może on bardzo młodo wygląda, ma już chyba tam 30 kilka. Dokładnie, od Banku Millennium. To się zgadza. Ja oglądał Tomasza Goloba. Piękne czasy to były. On prowadził kiedyś program z Kamelem, tylko ty. Kto? Kotarski. A. Jak tylko on, jak z Kamelem to walczy. Pięknie mu ciek, pięknie. Z Kamelem to oni... A zresztą nieważne. Dobra, no to ostatnia mała skocznia przewidziana jak na razie. Serwer stoi. Mały idę zerknąć na telefon. A ja też zaraz będę. Mały rozmiar parówki, tak? Tak, zaraz będę. Okej.
Oho, wywalił się na zbity ryj. Leci, 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 o kurwa! Ale urwał! 342,5 Vancouver. Na razie nieźle. Jakby na pierwszy skok. A ty nie idziesz do nas? No, zaraz idę. To ty sobie tego Vancouvera przetestować. Dobra. Kogo jeszcze nam brakuje do puli? Hanera. Hanera, dobra, zapraszamy. To ja dwa skoki tylko zrobię. Kurde, złe wybicia ciągle. Uch, ale nisko, przeleć te bóle. Przeleciał. O, ale przeleciał! O, 357,5. Nie, nie, nie. A, to już Vancouver weszło. No. No dobra, czyli tak, dwa harachowy. Potem nie wiem, co wolicie wcześniej, Vancouver czy Planice? Wcześniej. Pierwszy jestem. No to dobra, wcześniej Vancouver, czyli Planicą 7 zakończymy. O, jest pierwszy jestem. W pierwszej serii. Dobrze, leć Adaś. Ratuj nas, nasze serca. Już nie rozbij obule. Ładnie. Ale go niesie pięknie. Jak tam, misio, u ciebie z tym, z wyświetleniami, bo ja nie mam jak zerknąć. No i czy to wystarczy? Ja też nie mam jak zerknąć. Aj, cholera. No i teraz się wszystko... Dawaj, Hanner, kuźwo. Znaczy pewnie dobra, on tam skacze. No, no to teraz, jak już skoczyłeś, to zapraszamy. Drugi Vancouver, mały śjebany. Ba. Maciek zarabedzie. Maciek zarabedzie. Kliku, kliku, chlap. Wprowadzi program z kamelem tylko ty. Ale jak to? No, to było... Piękne to było. O lol. No to dobra, no to startuję. O, akurat wystartowałeś, jak chciałem zobaczyć. A dobra. Dobra, to potem. Chciałem zobaczyć. Oj. Chyba jednak nie będzie małego harachowa. Puścił się. Kolejne przygody piesów. No to powtarzamy. Ja tak nazwałem streama kolejne przygody piesów. A może harachówka 120? A możemy zobaczyć, jak będzie. Czekaj. Jako przejście. Zobaczę wyświetlenia. Dobrze, to zobacz, bo mi się jeszcze musi załadować, to masz chwilę. U mnie. RMF FM. Tylko. A, to ja mam 7. No to jesteśmy na podobnym poziomie. A co 7? Wyświetleń. Aha. Harachów 120. Dobra, komuś, delikatny komuś wiaterek. To razy milion. Chciałbyś, co nie? Nie no, no to że milion to raczej to takich liczb się nie oczekuje. Ale pomnóż raz, to pomnóż to 7 razy milion, 7 milionów wyświetleń, to by było coś. Chłopie, to nawet... To mi się nawet nie śni aż takie te, to bym musiał całkiem... Ja nie wiem co musiałbym robić, żeby tyle zgarnąć. Musiałbym kobietą być, zacznijmy od tego. O, w sumie? Mądre. No byłoby łatwiej, na pewno. Serwer stoi. Jebani mężczyźni, parówka mi staje, jak kobiety widzą. Jak ja nienawidzę siebie. Ła. Dobrze, że mnie do kobiet nie ciągnie. Kobiety do galów. O, to MPD byś się dogadał. Yeah. Musisz to powtórzyć, jak MPD wróci, bo to będzie tego. Jo, czyli jeszcze nam został Muciek. Kobiety do galów. Zgadnijmy się, kto się tak nazwał. Tak, Bogu, dokładnie. Znowu piękny stream ze skoków. Ale ja jak to się nazwał? Ty, Misiek? Tak. Właśnie chyba... O, jo. A ja myśli... Jak myślisz, Misiek, kto się nazwał? Jestem stary Miśko. No ty, co się no pewnie, że ja, no. No bo grę nam wywaliło ogólnie. Znaczy komuś nie załadowało, bo wywaliło.
A zdążę wejść? Tak. Zdążysz, bo czekamy na ciebie. Dokładnie. Dzięki. Teraz Hammer możesz powtórzyć. Dawaj. No to tak. Jo, bo... Jebać ogólnie wszystkie kobiety, kobiety do garów niech wypierdalają. No i co ty mu uciek na to? Ja bym jeszcze, no... Jakby no... Jakby Hammer mógł, to ja bym się z nim wódki napił po tym, co powiedział. Ja bym jeszcze do kotła bym jeszcze tych czarnuchów rzucił. Ojej, ojej! Za miskę ryżu, a nawet nie za miskę. Ale za pół. Za psa. Ja bym jeszcze... Azjatów żółtych rzucił i Indianinów. O, no to w sumie jak Glebosz. Aż Glebosz poszedł. I byłby piękny deal. Aj, krótki. RMFF. 99 metrów prowadzenie, ale to nie na długo. Alex pies. Dokładnie. To będzie 20 metrów. Ale ja. No w sumie znając WFA to wcale nie jest takie wykluczone. Nie no, poleci dalej. Leci. Jaja i wykluczone, a to wykluwane się mówi. A to jest ta 120, nie? Jo. Dziękuję. Uuu, 132, nieźle. Opa. Jestem stary mistrz. Ale na dwa nogi to było. O, fajnie macie, że jesteś stary. To nie ważne, że młodszy jestem, ale jestem starym. Moja mama mówi do mnie, synku, no. Jestem jej synem. O, łapie to noszenie, łapie. Widać było, jak złapał noszenie pod koniec. 152,5, jak na taki wiatr, to powiem szczerze, wow. Zabiało. Skok życia. To z Maćkiem daliśmy kurwa na razie tylko czadu. No nie no, ale Hammer, to był Hammer. Dzisiaj jestem pies. Ej, przypomnę tylko, a raczej powiem, że mój tata ma tyle lat co Kasej, więc... Dobrze. Ma tyle lat co... No, jak i Kasai. Jak i Kasai, czyli mówisz, że masz... Ty mówisz, że masz 119... Czekaj. Kegwu. Ej, wiesz... Ma 300 lat. Ej. Misiek. 140, kolejny porządny skok. Misiek, twój tata jest starszy od mojego o rok. O. No. Mój tata jest młodszy o rok od Kasaiego. Klejego. Bo Kasai też jest chyba 72. Tak, a mój tata 73. Nie, no ostatnio był 30 na Vickersons. A nie w planicy? A nie w planicy, no. Ba. A nie w 30. No właśnie. Chyba nawet 29 był. Ej, ale jaki ten wiatr w ogóle? Jaki ten kierunek? Właśnie nie sprawdzałem. Wiatr jest zjebany. Boczny w lewo. Aha, to MVP. Można się położyć na narty, słucham cię. Ja wykonałem skok życia. No to ja wiem, no gratulacje. Ciekawe, czy przeskoczyłby to sławny Adam Guziczny. A, no to... Pewnie to, tak. Jakby był. No, nie wiem, czy by mi tak zawiało. Ja wyczułem odpowiednio parabolę lotu. Szkoda tylko, że na dwie nogi lądowały. Bogu napisał komentarz, że znowu piękny system ze skoków, no a jak to? Ale pasywnie, Misiek. Ja pierdolę. To nie było. A, sorry. Hajset, co tu jest, co ja? No kurwa, szczep rządzi. Szczepiaki kurde wiedzą, żeby skakać w jedną dziurę. Fajny. Ja pierdolę. Okej, okay. Jo, w planicy 29 miejsce, to się zgadza. Masz mi się trzecią łapkę w górę. Dawaj. Ja już rent mi na Maciek, a jak wybierałeś skład, to byłeś trzeci. Na bramkę. 146,5, kolejny piękny skok. Hammer w formie. Co? Ale ja ciągnąłem. O co chodzi? No jak wybierałeś skład, to byłeś trzeci. Ja prawie na
Na bramkę. No ja dobrze. Ja na bramkę byłem 69. Sobie, czemu tak niesympatycznie? I to będziesz wiedział o co. O, cztery łapki w górę. Tam, jak tam, miło. No niestety umarł buta. Jo. Ja na bramkę byłem 69 do kolejki. I donosisz jak fans na policję. I walę koniaruszką magiczną. Nie musiałeś się chwalić przy wszystkich. Ale przecież ja tu jestem sam. Przecież ja tu jestem sam, a wy wszyscy jesteśmy tylko moją wyobraźnią. Weź ten face tam wygrał pierwszą mapę. Ale nie wiem do ilu. Paula nie wie, że to się chuliga na... Leć wszystkowa kurwa. 13-7 było. Ale mało. A jaka mapa była? Mirage, 13-7 face. No nie jestem właśnie w formie. Jakby coś, to jest 5 koków tutaj. Ale jaja. Misiek, nie lataj tak pasywnie, proszę cię. No ale ten przed chwilą, ale w drugim koku skoczyłem 131 metra. Ale to i ta było nadal pasywnie. Leć agresywnie. O, Michał! Dobrze. No troszkę za bardzo, ale nie, no już lepiej. No lepiej. Michał, teraz skup się. Jesteś ze mną? Niech dziś w nocy ci się przyśni piękny ogród kwitnących wiśni. Płatki snów. O! Ale nie mogę jeść wiśni, bo od wiśni Tyson ciśni. Karoluchy pod poduchy? Nie, to było... To... Tak jak było we Flaszczu na Michale, że Michał lub Ilja na dźwignię mogą po tym Tyson ciśnie. Teraz nie ja Tyson, tylko Tyfun. Baranie. O, ja pierdolę. Baranie! Powiedzieć wam lepsze, jakie uczyli mnie w szkole? O, dobra. Najwyżej zgadzamy. Powiedzieć wam wierszyk, jakie mnie w szkole uczyli? Aż się boję. Lambert zdychuje. Nie. Karaluchy pod poduchy, wasi starzy żrą racuchy. Zacznie. Starzy żrą racuchy. Albo jak w tym programie dla dzieci. Stary Mary, twoja stara to jest stara. Dokładnie, legenda internetu. To na lajcie było. A tam ta prowadząca mówi, jak Marcin Krakow dzisiaj. Tam doda tą Weltmeister. Klepanie. A ja wam powiem, chłopaki, że są we mnie nitrowinki. Były bardzo pyszne. Nitrowinki. Bawilki? Pewnie bardzo zjebane. A by cię to wypasowało. Ale żeby zrobić gniecenie, to bym musiał jeszcze mieć na barkach do roty wyrną. Ja pierdolę. Panie. Łopanie. Jest. Ile pierdyk. No to pora na mnie. Tak sobie. No ja nie jestem na razie w formie. No ja ten ostatni skok też nie w formie. Jo. O, znaczy nie, Haner podpowiedział z tym nachyleniem się. Tak, nie na full. Ja na każdy skoczy się tak nachylam. Jak widzisz wiadomości o F1 ze sportowych faktów i pisze to Łukasz Kuczera, to wiedz, że za wam to będzie. Powiedz, że masz przejebane. To jak Butowskiego słuchałem tam. O, nieźle. Trzeba spuszczać się do ryja. A ja kocham swoje cycki. Oho, jeszcze dwa skoki na tej skoczni, przechodzimy do mamutu. Akurat jak mamy 5 widzów, to wleciały takie stawki. Stawki. Ja mam lepsze stawki. Aż się boję. Najlepsze stawki to 102 metry, jak się zabić. Jo, a to byli już tacy, co... O, ale to za długo, bo to już praktycznie ty leciałeś tak do ziemi. Czy tam do zeskoku. Nisko, daleko. To było na domen preps. Ale domen preps troszkę dalej lata. Tak o ciopinkę, tak z 2 metry. Ale on się też wychyla. Jo. Albo wychylał. Tak się pochyla, że aż się wychyla. Tak się pochyla, że aż widać mu płuca. Jak się pochyla, że aż płuca mu widać. Back.
daleko, niepowtarzalnie. Rekord skoczny, proszę państwa. Teraz dobry skok był. No. To co? Znowu akrobację mam robić? Dużo akrobacja, salto. Mogę zrobić salto? To mamy zrobić, no bo to wyświetlać. O, a rzutki są w ogóle, o. No, premierowa liga darta. Ale poleciał. O, ale u ciebie szybki robal fajny na siatce. Robal. Przypomnę, że się kot się bardzo pająków boi, także trzeba mu pająki wysyłać na Instagramie. Pająki? Lubię pajączki. Lubię pajączki, są takie bardzo kwaśne. Kwaśne. Pająki żelki. Nie, takie prawdziwe pająki. Tarantula najlepsza. Oho. Wywaliłem się, nie. A tak dobrze leciał. Ej, oszukaństwo. 150 myślę? Mało myślę, a nie. 135, no, ale no tam widziałem, że tak, żeś no za późno. A to mnie byś nie przeskoczył. Gdybyś wylądował. Nie. No nie. Nie ma opcji. Ej, jak na 50-60 stopni to jeszcze spoko. Że spóźno tak późno? Wow. Dlatego sobie okno otworzyłem i fajnie. A i teraz ja przeciągnąłem. To się otworzył, jakoś gorąco mam. No, gorąco właśnie. Gorąca atmosfera. Aż trzeba się spłoczyć. Seci. Boże, nie. Ostatnia seria. A, bo to jeszcze jedna. No jeszcze jedna, tu już zaczynamy więcej serii. Na dużym Harachowie też będzie 5. O. Gitarka. Dużym, powtarzam, dużym? Jo, dużym, powtarzam, dużym. A nie na kurwa mamucie? No, może być mamut. To teraz jest duży Harachow. No to proszę, niech ci będzie, jo, a wcześniej był normalny. Tak, na którym nie skoczyliśmy ani jednego skoku. No niestety. Skoku nie! Gra nie pozwoliła. O. Aj, a? Troszkę za bardzo, ale ładnie. Znaczy w sensie w końcówce za bardzo. A jest to rzutkarstwo, panie, ile skoczyłeś? 136,5 skoczył. Brawo, Misiek. Brawo, Misiek. Też ładnie. Teraz ja będę, nie? Jo, widzisz, ale nie, sorry, Wepok teraz. Widzisz, opłaca się agresywniej lecieć. Szczególnie. Ty, Muciek, dopiero jako czwarty skaczesz, więc jeszcze trochę. Okej. Opłaca się agresywnie skaczesz, szczególnie na lamentę. No ale wczoraj to prawie wygrałem w granicy 7, no to... Jo. No, tylko gdybyś nie ubił, to byś wygrał. Ostatni się. Nie no, przedostatni się wywaliłeś, a w ostatni skoczyłeś po prostu słabo. I ja to wykorzystałem. Hammer. Ja wykorzystam. Wykorzystałem cię, drogi Miśku. Mogę być własnym tatą? Wykorzystałem cię, Miśku, wczoraj na planicy 7. Zostań ojcem moich dzieci. Nie wiem, który tak mnie bardziej... No i tak to można skakać. Uwaga! 150! Drugi skok na 150 metrów u Hammera, także Hammer naprawdę radzi sobie. Maciek, musisz to dawać. No, teraz ty, Muciek. A, dobra, 151. Gdyby to był Adam, to byłyby jeszcze większe emocje ze mną i z nim związane. Cześć, Blenderku, witaj serdecznie. Tak, mam oryginał gry na płytce, tak się składa, nawet chyba dwa egzemplarze płytki nawet mam. Ile? Na jedno. Ale one już są ostro porysowane. Czy może, jasne, że możesz grać, tylko musisz tak. Weź na TeamSpeaka, weź na Discorda i... A grę, no to zależy, czy masz już, czy nie. No z tego korzystamy. Znaczy ja wiem, ale sobie tak jaja robię. Jo. Bo tu użytkownik Fast 3 pisze, dlatego ja mówię. Poradę, chłopaki. Jo. Jeśli macie dwa komiki, jednego nazwijcie jeden, drugiego nazwijcie dwa. Jeśli zdechnie ten pierwszy, dalej będziecie mieli. Co jest? No jeżeli nie masz oryginalnej płytki, ale tam jest chyba krak do zdobycia skądś na pewno. Chyba. Z tego z Polish Up Madonwera jest do zdobycia. 7 widzów, bardzo ładnie. Akurat na duży Harachow będzie, także cieszę się, widzowie, że jesteście.
Na duży, powtarzam, duży. Znaczy, przepraszam, na mamut. Tutaj Hammer by mnie zaraz poprawił. Oczywiście, tak jak mówię, zapraszamy na TeamSpeak'a wszystkich zainteresowanych, bo tutaj najwięcej się dzieje. Jak? O, kurczę! To nie ma jak słuchać. Ej, tu jest też do Miśka od Cyborga z Force Avatar. Misiek, ty masz radę, a ja mam srakę, więc musisz być moim podnóżkiem. O kurde, tutaj niezły tekst. A Arek J. 1956 pisze, jak robicie ten serwer? No to teraz możecie zobaczyć. Multiplayer, serwer, tutaj ustawiam. Harachow na przykład. Ilość skoków, ilość graczy. Losuję warunki. O! No jeszcze takie warunki, bardzo. No i daję dalej. A my się łączymy poprzez admina jeszcze dodatkowo. Co tam Hammer? Tym cyborgiem to ja byłem. No jo, cyborgiem był ten Hammer. No odwiedził mnie teraz na streamie, Maciek. No przez admina, no to znaczy no przez admina. Tylko w taki sposób, że przez klienta. Przez klienta i tam się wpisuje IP i to jest to IP z admina. No to jest aplikacja taka, Radmin VPN. 9 widzów, proszę państwa, jeszcze 2 i będzie rekord. Bo 10 na razie jest rekord. Także zapraszajcie więcej osób. Pięknie, proszę państwa, pięknie. Zapraszam wszystkich. A też polecam wejść do mnie, bo też mam stream. Jo, to na razie przebicie u mnie wynik, a potem zobaczymy. Co tam, Wefok? Więc... Ja nic nie powiedziałem. A nie, to nie Wefok. Ja tak wcześniej myślałem, że to Wefok był. Też widzowie zapraszam do mnie, bo będziecie mieli perspektywę z 2 skoczków, z Truskawy i z Miśka. Panowie, na serwer zapraszam, bo już stoi, tak. Dawajcie, dawajcie. Nagrajcie tutorial, jak zrobić taką gierkę, bo mi ten Radmin nic nie mówi. No to da się zrobić, to mogę tam zrobić jako taki poradnik. O, 5 widzów, dzień dobry. A nie, jo. Jele, kto dał IP? Ja przeczytacie mój nick, to się zastraci. Ja dałem. A, no to nieźle. Może ci wywalić, Michał, jak coś. No, jest takie ryzyko, no, ale zobaczymy. Czekajcie, wyjdę wtedy. No, a tak w ogóle to skaczcie na Vancouver. Następny konkurs będzie na Vancouver, także zapraszam na poczekiwanie na... Aż zabrakło znaków. Nie, to te 3 kropki to specjalnie. Jo, także po Harachowie będzie Vancouver, także tam będzie skakanie. No i potem Planica 7 na zakończenie. Hamachi, znasz Blacki. Taki program dołączenia się do sieci jednej? O właśnie. Bo to jest to samo praktycznie. Teraz lepiej? No lepiej. O Boże. Ej, ale ta nazwa przekracza, kurde. Skala przekroczyła skalę. Dobra, no to lecimy. Jak ty to robisz, że tyle dokładnie możesz pisać? Dobra, nie wywaliło, możemy skakać. No bo ja na przykład jak nick jakiś robię, to ja tam, nie wiem, 16 znaków limit i więcej nie mogę. Zaczynamy duże skakanie. Nie wiem, czemu ja po prostu tak mam. Nie. Ja mogę wpisać chyba maksymalnie 30 albo 40 znaków. O, czyli Maciek Woźniak jest u Miśka, no to nieźle. Ty, to masz jakąś lepszą wersję chyba. 7 osób, zapraszamy więcej. A Maciek Woźniak to jest ktoś... Ale leci, ale leci, łopanie! Bo ja tak nie wiem. No to Wefok nam pokazał. 232,5, no to jeszcze nie jest jakiś rekord, ale ładnie skoczył Wef. Na razie knockout. No, no, poprzeczka ustawiona na średnio wysokim poziomie. Teraz, lubię placki. Lubię placki. Fajny wiatr, to mi się podoba, kurde. No jest taki wiatr, jak na mamuty przystało. Lubię to. To jest lubię placki, Misiek? Lubię placki, Misiek. O kurde. No nie no, skrócej. Wefok skoczył dalej. Ale to jest ładnie. No też ładnie, jak na Miśka to jest ładnie. Ładnie. 227. No to nie odstaje. Jest 10, proszę państwa, mamy wyrównanie rekordu. Możemy zrobić. O, srakę, ratuj bracie. Zrobimy potem mistrzostwo sąsiada w lotach. O, Arek. To gra byłaby no, fajna, gdyby nie bugi z dupy typu napisz osanka 10K125 z wiatrem z tyłu, nie dolecisz do punktu K, a z wiatrem z przodu na małej skoczy się 120. No ten wiatr no to jest bardzo podchwytliwy, więc tutaj się w pełni zgadzam, że tutaj jest akurat... No my trzeba... mamy... Mamy bardzo silny wiatr, jest na przykład około 3 metrów na sekundę. To skaczemy mniej niż przy 2,5 metra, nie? No trochę jest tak właśnie specyficznie. No...
to jest tak... Ale Van Gerwen comebacka zrobił. Jo, ja 6 łapek w górę, bardzo dziękuję, no? Widzowie. Jaki Van Gerwen? A no ja o rzutkarstwie mówię. A, dart. Dart. Michel Van Gerwen, to dawny mi świata i numer 1 w darcie. Tak. A teraz mam Premier League of Darts. A teraz bardzo dobrze gra ten 17-latek, co wygląda na 10 lat. O, o panie, o panie! Pięknie. Ale chyba nie wiem, czy to będzie na poziomie WF-a, zobaczymy. 35, dalej. No to ja skaczę na końcu. Mam teraz skoczyć 240. Taka sama nota. Oj, aż mi się kliknęło w zły ekran. Nie wiem o co chodzi, Maćku. Woźniaku, tutaj co, jakieś... Mam skoczyć teraz 240? O 10 osób, dawaj, dla widza. Daję. Opis umiejętności. Dzisiaj u Patryka przyjadł z tego, że widzowie są. Ale fatalnie, proszę państwa, przepraszam widzowie. Tutaj taka liczna grupa, a ja tak zawaliłem. Ja was przepraszam, co Hammer? Mogłeś przeciągnąć, mogłeś troszkę wyżej się... wyżej lecieć, byś do ciemno. Znaczy ja w ogóle za wcześnie się wybiłem, też to był ten problem. Ale bardzo zbliżone wyniki. Także, no, fatalnie niestety, no ale, no ja nie jestem dzisiaj w formie. No i zgoda. Aż wejdę sobie z telefonu, nie. Żeby... Nie, nie powiem tego, to jest nawet na mój poziom za dobre. Za bardzo zboczony. Chodzę bliżej teraz. To na czacie napisz u Patryka. Teraz bliżej miałem. Na priv, tak? Na priv, na przykład. Teraz za bardzo przejebałem. Lubię placki. Mogę żeś cennik lubię w dupę. Truskawa, no. może nie czytaj tego na głos. Nie czytaj tego truskawa na głos. Na głos. A, mam na was jeszcze jedną poradę. No teraz wrócę. Daj tą poradę. Wybijajcie się do max 89%, to wylecicie dalej. Kurde, ale to ciężko tak normalnie. Ja teraz czuję się happy, a ty mi się to będziesz miał przy innej okazji. Leci Lucky Antoni, leci. 11 osób. To mówiłeś Patryku? Mówię, że po pierwsze, że padł rekord, że jest 11 osób, także mamy rekord, to raz, a dwa. Że to trzeba będzie przy następnej okazji, żeby mi się oka też wyśrubować. No. Ej, Patryk, czytałeś to, co ci napisałem? A gdzie? A, na TS-ie to nie. Ale nie czytaj tego na głos. To potem. Potem. O, leci, pięknie. Dokładnie, serdecznie pozdrawiam Adam Małysz, właśnie tak. O, a tu widzę Arek, chyba jest fanem serialu Ślepiąc od świateł. Tak patrzę na szybko po awatarze. No, tak Maćku, poleciał. Tylko pies mnie może pokonać i raczej to zrobi, bo jest w formie Stefana Krafta. Jest. No musiałby być Adam pies, ale go nie ma, a szkoda, bo dzisiaj... Nocy jak Stefan Kraft, zawyżony. Mamy piękną widownię. Leć piesek. Au. Uf, wyruchowana. O kurwa. No chyba jo. No ty po 14,5 zalądowanie na dwie nogi. No to ta gra tak działa właśnie, że tutaj tak działają. Te noty są rozbieżne czasami. Nie da się tu dostać maksymalnych not, po prostu się nie da. Nie, ja raz dostałem 5x20. O, to ładnie, ja jeszcze mi się nigdy nie udało. Ale to pewnie w karierze grałeś. Nie, w praktyce. Praktyce, że w treningu. No? Coś gra mi się strzeczyła chyba. Nie, ej, no pies. Teraz. Maciek. Tak? Między nami będzie jakieś 2-3 punkty w tej serii. Podlimy. No akurat tego ostatniego tekstu Arka nie przeczytam na głos. Poproszę kogoś innego, żeby to zrobił. Michał mi się gra skraszowała, to nie wiem czy tego. O, 5 punktów jednak. A co Kuskawa, czytałeś moje? Nie wiem, czy zaraz nas nie wywali, jak skraszował Miśka, to wtedy. Jak skraszuje Miśka, jak skraszuje serwer, to wtedy przeczytam. Kulturka z serii. No mówię ci, że zaraz przeczytam, jak skraszuje serwer. Ale...
To może live'a za oknie albo coś. Ale dlaczego miałeś nie zdążyć na live'a? Naprawiło się chyba coś. Czy żeby widzowie to słyszeli? O kurwa! A, sorry, że przeczytaj to, co Arek napisał, a to możesz. Nie, to co ja napisałem tobie. A, no to dawaj. Jest dobrze. Ale no przecież to, bo ja tego nie powiem na głos. A, nie powiesz na głos, dobra. O, dobra, naprawiło się coś. Naprawiłeś na TeamSpeak'u. No to jak się tylko, naprawiło, no to patrzymy dalej. Tylko efekt taki, że wszystko ku swoim, a nie, już nie. Ba. I co? Ja myślę, ale naprawiło się. Dziwne. Co to za tajemnica? Widzowie tego nie lubią. No to skoro widzowie chcą, no to zaraz tu zobaczę, co Hammer mi napisał w wiadomości. Tylko zobaczmy jeszcze na skok tego zawodnika. Bo i widzowie mnie nienawidzą. No to patrzmy. Także na chwilkę odcinamy obraz ze skoczni. Bo i widzowie mnie nienawidzą za to. No, to widzowie już wiecie, to ja to zostawię to wam. Widzowie są zamieszani. Ewidentnie Hammer cierpi na... Czekaj, jak to się nazywało? Debilozę. A to swoją drogą, ale to coś innego mi jeszcze chodziło. Jest po prostu tego, niewyżyty, o. O, poproszę numer do kolegi, XD. Co? No mi też się nie udało. O panie. Ważne, że grunto się dogadać z widzami. Grunto, a wiecie dlaczego grunto właśnie tego, je ziemię? Bo grunto zdrowy. Ja coś czuję, że ten materiał na niedzielę to ja chyba muszę ustawić, nie wiem, czy premiery nie ustawić wtedy. To mój numer, enjoy. Jaki materiał? Nie, mówię, że to mój numer enjoy, co napisał Cyborg Sport Avatar. Ale cieszę się widzowie, że jesteście aktywni, to bardzo mi się podoba takie coś, to mam nadzieję, że będziecie aktywni częściej. A teraz czas na mnie, czas skoczyć. Jeśli chodzi o debilozę, to chyba każdy na nią cierpi. No w sumie ja, prędzej czy później. A to też tak. Co? Maćku. No? Maćku, ja ci powiem tak, zamknij oczy i patrz. Jednorożec. Jednorożec. Chyba każdy cierpi na debilozę. Ej, Cypor, bo jak... Ajajaj. Gleba. A nie czekaj, bo ja mam... A szkoda, bo zapałem fazę końcową w locie. Uświetla wszystkie wiadomości, no to Patryk chyba widzi numer. I Fuskawa, ja jestem wyżyty, jo. Tylko ja za bardzo tak... No. Nie mam umiaru w żartach. No ja jesteś jeszcze niewyparzony, no to musisz nabrać okłady z biegiem lat, no to jakby wiadomo, no. Jak my też jak byliśmy młodsi, to też byliśmy nie wiadomo jacy. Wiem, że ten żart był już za gruby, ale jestem wyżyty, jestem. Dobrze. Wiecie o tym, że nie wszystkich słychać? Pana, co śpiewał o nosorożcu, nie było słychać. Który śpiewał o nosorożcu? Michał. To ja śpiewałem o nosorożcu. To już podgłośnie Michała, na prośbę. O jednorożcu, nie nosorożcu. No to tym bardziej chyba, że nie było słychać, to ja podgłośnie tu Michała. O placko-rożcu. Dobra, podgłośniłem go o 5 decybeli. Powiedzcie mi, czy Michała dobrze słychać. Oj! Michał, nie drzyj się! Jestem głośniejszy o 5 decybeli, słychać mnie? Ej, co jest, kurde? No nie! No nie! Co się stało? Nie przełącza mi się okno. Także nie mam gry teraz. No to widzowie, musimy przerwać konkurs, ale w zamian zrobimy dłuższe Vancouver. Ile skoków tam brakło? Dwóch skoków brakło chyba. 10. Nie no, 10 to nie. Kurde. Ale można zrobić dwie siódemki. A zdążymy z Hanę A. A dobra, przepraszam, odmuliło mi się. No dobra. Także spokojnie, Maćku, już się... jak się wywalisz, to zabiera też metry. No to jest prawda. No teraz to czwarty. I uwaga widzowie, znaczy widzowie, jest 11 widzów i 10 łapek w górę, normalnie świętujemy. No,
Wczoraj ty miałeś, a razem mamy 15 łapek, Patryk. O cholera, no to... O, czy tam 16, bo masz 10 czy 11 w górę. 11 już. No to 16 mamy. Będziemy grali jutro, oczywiście. My w zasadzie na ten moment gramy prawie codziennie, także tutaj możesz się wbić spokojnie. To ja myślę, że jak będzie tylu chętnych, to można zrobić sekcję skoków narciarskich i wówczas będzie można się wpisywać. No to zapraszamy na jutro. No to pewnie skoki... Nie wiem, od której RTL będzie, ale chociaż czeka, jutro jest piątek, to Patryk 9 ma wolne, no to będzie pewnie i RTL i skoki będą. No to skoki pewnie będą tam 20 pewnie, tak samo jak dzisiaj. A RTL będzie wcześniej. No, proszę nam coś powiedzieć. Możesz w sumie zrobić zapisy do Pucharu Widzów. No mów. Ja do wtorku nie będę grał, bo sobie robię taką pokutę. O! O, to będzie można siedzieć. Ba. A co, stoisz na baczność? Jak na tym nie? Nie wiadomo. A może stoi się ktoś ci ten? Jak to się mówi? No chciałbym. To mi ściąga. Czy jest grupa fanów? I to jest właśnie dobre pytanie, czy jest grupa. Z tego co mi wiadomo, chyba nie, ale... Można by się zapytać na... Ewinter Gamesa chyba? Czy jest taka grupa? Jeżeli nie ma, to można w sumie założyć. Jo. No to jeżeli stajesz się fanem, no to bardzo dobrze, to się cieszymy. Bo tutaj ewidentnie dzisiaj jest dobry dzień. Czwartek wieczór, także ja jestem ciekawy jak będzie w weekend. To tutaj to w ogóle mogą być potężne liczby. 12 łapek w górę, pięknie. Maciej Woźniak, czemu u Troskawy nie siedzisz? Kochasiu, jo. Przesadziłem. Bo znalazł mnie. I zjebałem kurde, bo pas, dokładnie. Lepusz wyjebasz. Wiecie może jakie jest hasło do pliku Windrarowskiego tych skoków? To na stronce Polish Wonderware na górze masz, jest. Tak. Na górze strony. Spotkanie z widzami? Oj, to tego to jeszcze nie było. Tam była raz szansa, żeby z Hammerem się zobaczyć, ale nie doszło do tego, bo akurat jechałem do mieściny, naszej mieściny, do miasta, w którym w sumie urzęduję, ale nie doszło to do nie tego. No nie, ale musimy się tego skitrać kiedy. No, to jest wszystko kwestia odległości i lokacji, ale jakby było kiedyś więcej widzów, to jak najbardziej można. Przesuń się. A gdzie to tak? Dobrze, Michał. Bo to jednak wiecie, to jest większa akcja, żeby zrobić takie spotkania. A co, w centrum Krakowa gdzieś? No, coś w ten deser. Nie, pół godziny, nie, niedaleko do Berlina, pół godziny, max godzina. Z tego co wiem, to mali twórcy często spotykają się na Pyrkonie. No, ciekawa opcja w sumie. Nie byłem na Pyrkonie, to w sumie brzmi jak jakaś opcja. To się bije, bo leży. Daję wygrać inny. Hammer leży, bo daję wygrać inny. Hammer leży. Na jakich Windowsach? Misiek ma 11, a reszta ma 10. No chyba, że ktoś tam jeszcze ma 11, ale wątpię. Aż w szoku jestem, że w ogóle ta gra na 11 działa. No właśnie, bo na przykład Globusowi czy Patrykowi 9, którzy też mają 11, to nie działa. Więc to też jest właśnie taka zagadka, jak to się dzieje, że Miśkowi działa, a innym nie działa na Windowsach, na Windowsie 11. A może jakaś piłka nożna online? To FIFA 11 by trzeba zrobić powrót, albo jeszcze jakąś inną tą. FIFA. Ale... Może jest jakaś FIFA. Znaczy tych FIFA to jest parę, ale... No, znaczy no to da się, no próbowaliśmy kiedyś. Jo, Haxball. Ja już sobie w jakąś nogę zagrał. I teraz będzie... tego. Vancouver, tak? Jo, będzie Vancouver. Tak. Oj, spóźnione wybicie. Nie no, ale ja miałem pierwszy raz 5 równych skoków. O! Ja miałem. Dawaj. Aj, przeciągnąłem, ale dobrze leciałem, szkoda. Zabrało metrów. Jo, a szkoda, bo złapałem donoszenie. No, niestety wypadłem słabo, także... Przepraszam, szykus. Bo to teraz Vancouver.
Ale musiałem sobie zaśpiewać. Chociaż tak króciutko. Króciutko. Kiedy konia walisz, głośni się do żugajki. Ja pierdolę. Ja plika to może Autopet Soccer. Nikt tego jeszcze nie robił w klimacie lat 2005. Pet Soccer. Ja mam chyba płytkę z Pet Soccera nawet. Pet Soccer? Chyba też mam. No. Było dołączane swego czasu. Do chyba... Ojejku, do płatków chyba? To nasz płytka jakiegoś. Płatków? Chyba. Albo do czegoś. Do czegoś chyba było. Ale już zapomniałem od cholery do czego, bo to już zbyt dawno było. Mam twoją mamę. No, Pet Soccer fajna gra. A zrobimy wersję bez wiatru, zobaczymy jak będzie. Tylko szkoda, że nie ma... A jest Pet Soccer Online? Pet Soccer Online? Nie wiem, bo to już było też dawno i nie pamiętam. Nie, nie ma online. Do płatków. A nie, jest. Jest multiplayer. No jest i... Jedna. No właśnie, to na dziesiątce to pójdzie. O, Maciek Woźniak, witamy. Stoi serwer. Ale zajebiste gry są na My Abandonware. No chłopie, to tam naprawdę masz taką bazę, że naprawdę. Tylko no żeby ci to działało, żeby działało, to byłoby jeszcze lepiej. A co, nie wszystkie działają? No nie wszystkie, no jak niektóre to jeszcze by pewnie podczas Windowsa 98 czy 5. No, ja sobie w sumie kupił Windowsa 98. Znaczy takie to możesz sobie wypalić, tylko wiesz jaki jest patent, że no sterowniki ci mogą być nieobsługiwane i mogłoby być różnie. No są jeszcze te maszyny wirtualne, ale z tym to się powiem szczerze kiedyś bawiłem, ale żeby odpalić grę na wirtualnej maszynie. Ile jest Maćków? Znaczy Maciek jest tego. No w sumie jo, jesteś ty Maciej Cichy, jest Maciek Woźniak, no jest Maciej Pies. No to na razie jest trzech. Będę 21. Na 20. PD. No to skaczemy. Jestem pan debil. No to Wefok zaczyna nam konkurs na Vancouver. Tak, nie umiem na Vancouver skakać. Nie bój się, nie jesteś sam. Chciałbym skakać ostatni w sumie. To trzeba było odpowiednią nazwę zrobić. A bo to od nazwy zależy, ja. No i od nazwy to zależy. Chyba cały czas będę się już na Z nazywał. Jo. 311 tylko. No to jak na Vancouver to niedużo. No to chłopie, pobije się rekord Sztefana Krepta prawie 60, o 60 metrów. No, to widać, że dawno żeś nie widział materiału. No Kalper to tutaj potrafił skakać po potężne odległości. Ile to było? 300, ojejku, chyba nawet 80 potrafił skakać. 80. Tylko tutaj w tym Vancouver jest ta bula jest okropna, bo jest strasznie wysoka i długa. O, ładny krok. Tak na rozgrzewkę. Za chwilę widzowie dobijemy do 100 wyświetleń, także bijemy dalej. Lachty, śmieszna skocznia. No, 94 jest na ten moment. No dużo, no ale no na szczęście skoki takie właśnie są, że one... Ale słychać? Słychać? Słychać. Sorry. Podnosiłem. Dobra. Dobra, lecę, lecę. Lecę, lecę. Wyciągnij to wieprzek. A po Vancouver creme de la creme, czyli Planica 7. To nie, o, dobra, dobra. O, za bardzo. No troszkę za długo. Ale to jest shit, ja 100% wybicia i tego. Nie może 100, bo w tym słabiej lecisz, musisz 89 max. Ale jak to zrobić? No musisz troszkę wcześniej się wybić. Nie no, ale ja ci powiem, że czasami te na stówce daleko się leci. Znaczy tu no jest taki profil skoczni. No tak, ale to rzadko. Jo. Ja dlatego tak daleko latam i dalej od was, bo ja wybijam się właśnie do tych 89. O, jak na moje skoki powinny być na płaskim, bo oni oszukują z tym skakaniem, oni spadają po prostu. Ja już na samym wybiciu mam przewagę też, nad wami. Też taką teorię kiedyś miałem. No to teoria. Okej, okay, u ostatni skacze. Może nie, bo tam ktoś napisał, że skoki
to powinny być liczone na płasko, no bo tak to nie spadają zwyczajnie. Jest powiększona, jest zwiększony dystans lotu. Płasko. O kurde. Skocznia płaska. Ja ewidentnie dzisiaj jestem bez formy. Koki to są płaskie deski, tak? Skry. Tak, tak. A ja mam wyganianie nowe. Wyganianie nowe? Jak wyruchać Adama? Powiem tak, ten tekst był taki, że aż całą wodę wypiłem do końca. Płasko pidi. Płasko pidi. Że suchy był taki. Ja LCEH. Czekaj, co? Znaczy to Maciek Woźniak już napisał, czyli to akurat stałe, że... O, żeż ty w mordę, ale to będzie skok. A nie, dobra. Bo tak wydało mi się, że wysoko. To co chodzi z LCEH? Chodzi o Lecha. No bo ten. Chodzi o to, że kto wygra, kto dziś wygra ważny mecz. Nie, nie o to chodzi. Tutaj na live Patryk czyta po prostu. O, pan debil. Tak, ja czytam i to jest tego, no bo Maciek Woźniak jest użytkownikiem, który często pisywał Lech na moich streamach i to już tak się przyjęło w naszej kulturze, że tak powiem często na wiele rzeczy używamy słowa Lech. Także tutaj widz stał się naprawdę istotną częścią. A Arek z kolei pisze, w grze, w karierze był taki bóg, że w 2010 roku olimpiada jest Vancouver i wszystkie trzy konkursy na tej samej K300. No tylko jak ja miałem karierę, to nie dociągnąłem do tego sezonu, więc nie miałem okazji tego zrobić, a szkoda. Ale w sumie byłoby to fajne, tak poskakać na Igrzyskach Olimpijskich na Vancouver K300. O, gadłem price? Ła, 103 czekał. Ja powiem widzowie, że aż gardło czuję. Zajebiście. Zajebiście. Bieramy liście. Jeszcze jak. Zajebiście zgania się ludzi. O, ale jeszcze łapia. Gdyby to było 3 metry pod narty, to sobie polatał. No, ale mimo tego, że bezwiecznie jest to tutaj, idzie wyciągnąć odległość. Zdziwiony jestem. Jo. Teraz to skacze. Skaczemy. Nie wiem, który to. Klimisiek pewnie. Skaczemy to pewnie jakiś Niemiec. Ale Marcela czy Pietera tu nie mamy. Marcela Koda. Niemieckiego tu nie ma. No nie ma. Sergiej Skaczenko. I Piotera D też nie ma. Dimitri Ścinanko, PDK. Rusek jakiś. Pewnie tak. Jest taki piłkarz, co się nazywa Sezonienko. Od razu nie ma basenu. O, to byli czasy. Kto tak ładnie spoczył, że się cieszy? A nie. 288 Gerka. 288 fiutów w dupie. Jak dostałem kontakt 4 razy? Ja. Ruskawa. Tu będzie bula. Będzie bula. Ale przeciągnął skubany. No, nawet jak na tą parabolę lotu to wyciągnąłem. Parabolę tańczą. Jestem ciekawy, czy to wygram. Zobaczymy. Na razie pan debil prowadzi. A ile jest tych? Ile zobaczyć na telefon? 30 punktów przewagi. Chyba dwa skoki mamy na razie. A skoków skoki. Jest 5. Znaczy, nie. Aha, serię, okej. Okay. No 5 serii, dobra. 5? Jeszcze czy jo. Ogólnie? Ogólnie 5. Ja to wygram. Oj. Oj. Oj, puścił się. Tu. Adam ma już 102 metry. Zasadziłem. To trzeba potato zrobić. Potato. Oho. Panowie, mamy to! 101 wyświetleń! O nie, zjebałem mocno. Aż poleciał z wrażenia. Oj, chłopie. Także to jest to, także coś pięknego. Dobra, lepiej ale się co? Nie wybija. Lepiej się no, nie że wybija, tak wyświetleń tak, jest dużo. Jestem no. Podrajcowany. Sam wcześniej wybiłem się i się wyjebałem. W dodatku mamy stałych oglądających. 80.
A to za mało. Na wcześniej jednak. Ale dwa komplety indywidualnych medali za konkurs na tej samej skoczni XD było. No to zacnie, jeżeli były dwa komplety medali za trzy konkursy. Nie, dawaj. O, też przeciągnął. No, kurde. Jest festiwal gleb jak na razie. I tak będziesz pierwszy. No jo, ale ja nie rozumiem, że jak już raz dotknę tego gruntu, ale potem się odbijam z powrotem, podrywam się do ziemi, a jak ląduję, to i tak leżę. Ja nie mam z tym problemu jakiegoś. Chyba, że za szybko wylądowałem, ale nie wydaje mi się. No to co Adam Małysz teraz? Adam Małysz. Kurde, ale mi gorąco się zrobiło. Zobaczyłeś jakąś płaną laseczkę pewnie. 2009-10, no tak, no bo to wtedy. O nie! Festiwal deboszy jest, chłopaki. No na razie jo. Jakby to uciął, ale nie w tą stronę przychylił myśl. No to brawo. Sigma. Dobra, znaczy, pora na mnie. Wyląduj Truskawa, to byś miał wygraną. Aż tak niski poziom? Tak. No cholera, no dobra. Wygrano. Będzie gleba. Myśmy się wywalili. Panerem. Znaczy no wszyscy się bywaliśmy. No w sumie. Co jest? O Jezu. O Jezu. Ten skok to był tak absurdalny, że ja nie wiem. Absurdalne konkursy, Vancouverka 300. To po prostu to było wyglebienie, to po prostu wywalenie się na płasko. No dobra, jeszcze dwa skoki. Ile? Jeszcze dwa. Mało. No jeszcze Planica 7 nas czeka. Planica. Wygrałem pierwszą edycję, to może drugą wygram. No wtedy to jo. Na planicy musi być bardzo silny sprzęt. O ja pierdolę. Na planicy 7 wygrałem pierwszą edycję, to może drugą też się wygra. Ja pierwszej edycji byłem drugi. No, ale miałeś wielką szansę na wygraną, ale zmaściłeś. Maść nasenna na dupę. Bardzo się starałeś. Ty. A też trzeba o czopkach do tyłka. Lecz z gry wyleciałeś. Nie, ciągnij debilu, ciągnij to kur... Przeleciał w ogóle. Ten jak to przyciągnął. O, szaman. Jehej! BGR. Tylko braku ucha ci matka. BOR. Szaman. 6, 1. Jedziesz. Jest, ja wiem, jaki pan szaman by rozbudził ducha wojny. O, dla bezbronnych, gdzie nie dotarł jeszcze Bóg. Piesek, wywal się. Jest. Tak, wywal się. Onca. Dobra, wywalę się. Dwa komplety indywidualne plus oczywiście drużynowe. Nie no, to nieźle. Jeżeli o tym Vancouver mowa. A teraz 99% wybicie o dziwo. O, 331, no to ładnie, no i pies prowadzi. Władza opętana. Ej. Skaczemy, co tam? Pusek. Jo? Ty masz jakiś punkt albo dwa przewagi nade mną. No coś takiego by wychodziło. Myślałem, że drugi będę. No ja myślałem, że będziesz pierwszy, ale taką małą przewagą. Nie wylądowałem niestety, to sobie zabrałem. No tak być powinno, dokładnie. Tak jak piszesz, Arku. No właśnie, a wszystko na K300, no. Dziwota, że to tak zrobili, no ale tak zrobili. Ja się rzutka mogę na to. Rzutka w dupę? Tak. Nie, bo tak pod takim kątem rzucił w tarczę, że... Nie wbiła się, tylko się tak odbiła i mu tak, nie wiem, pod nogi by wpadła. Albo żółtek. Leci Adaś teraz. Adaś, dawaj. A na niebie Adaś miał już leci po schodach. O, bija! No i kurde, Hammer wykrakał. Już myślałem, że przelecę tą bulę, ale w ostatniej chwili zrobiłem bam. Puściłem. No to nie jest mój dzień, ewidentnie. Na szczęście jeszcze tylko jeden. 80. Ja pierdzielę. No to będzie ostra konkurencja na koniec. Ale na szczęście jednak tego.
Może to nie jest swój dzień pod względem skakania, ale jednak pod względem streamowania to jednak... A to jest prawda, no bo żeby ponad 100 wyświetleń na streamie to jednak rzadko, to jednak długo się nie zdarzało, więc... Ja pierdolę! Ła! Czasem MPD co jeden film zrobił to jest... Wef to się pewnie cieszy, że już żegna się z Vancouver. Nie, właśnie 140 tysięcy. No, sporo. To? Ja nie umiem na Vancouver skakać. Ale Misiek już 7 subów od przedwczoraj zyskał, także też spoko. Potężne liczby, powtarzam, potężne. No mówię, no Haner mówi, że... 140 tysięcy, co? No taki filmik, co tam porównanie zrobiłem okrążeń na F1. No. No to 160, no prawie 160 koła wyświetleń mam. No i teraz się przekonamy, kto wygra. Co? 43. Czy pies? To zostanie mistrzem olimpijskim. Presja. Jaka presja? Wybij się dobrze i wygrałeś. Na barkach. No to zobaczmy, czy to będzie pies, czy nie będzie pies. Wyląduj to, o, dobra. Wyląduj dobra. To wygrasz. Tyle. Wyląduję. Czy wyląduję? Nie, o kurde, co ja zrobiłem? Wow. Maciej D. Jest. Straszne lagi. A więc Hammer, lepszy Vancouver. Nie wytrzyma presji psychicznej. Nie wytrzyma, psycha City. Hammer! 1081. Kaczemy. A więc... Jakub Janda. Najmłodszy, ale za to najlepszy. Najstarszy. Janda obok Iziraszki. No akurat najstarszy chyba jest Misiek akurat z naszego grona obecnie. Lewosz. To znaczy, że Misiek jest pedałem? Nie. Szkoda. Haner. Tak starszy bracie? Uważaj sobie, co? Ale bracie, no. Rodzeństwo, nie? Bracie pod wybrakiem. No a braci się nie traci. Dobra, braci. Ostatni skok na Vancouver. Dawaj Patryk, dawaj. Na planicy to w ogóle się dalej nie skakało niż na innych mamutach. Janda dał radę, a nie jednak nie dał rady. Wszystko to co mówię to jest żart. Nawet to co mówię na poważnie to jest żartem. Nie przeleciałem Bully, no to dyktat. Żegnamy się Vancouver w ten oto sposób, za chwilę planica, danie główne i crème de la crème. Nie, dalej się da wyciągnąć, bo na innych to tam około 240, a tu taki kolega nieobecny na planicy to 250 potrafi. Adam pies, dokładnie. Misiek, jeśli będziesz dzisiaj dobrze skakał, to ja wczoraj tam ci wygra planicę 7. Nie wiem, czy będę dobrze skakał. Nie wiadomo. No to wczoraj był twój prime. Chyba jo. Chyba, że teraz nas zszokuje. Szkoda, że nie skacze tak jak Adam Pies. No. Adam Pies to jednak klasa sama w sobie. To jednak jest. Zwłaszcza w skokach narciarskich 2005. A ja jestem drugi za nim. Dokładnie. A może to ja jestem bratem Adama Psa? Powinniście się o coś zakładać i kto przegra na przykład coś śpiewa dla zbłaźnienia czy coś, to by były emocje. No jest jeden problem, to chłopaki tu się wystrzelają zawczasu. A zresztą tutaj chłopaki i tak się błaźnią śpiewając na przykład Misiek czy Wef, także oni to za darmo robią. Dokładnie. Pierdalaj o Konin. Jestem fakatu spod Konina i wyrucham ci starego. Nie no, ale nie chcę w takich okolicznościach. Bardzo silny z przodu, specjalnie dla widzów. A zobaczcie co będzie jak ustawię temperaturę na plusie. Co będzie? Dawaj bardzo silny z tyłu. Nie. Lody się roztopią. Lody? Fajnie. Lody. Stoi serwer, zapraszamy na Planica 7. Idziemy. Planica 7. Czy to normalne, że po każdym skoku w grze pojawia się czarny ekran na chwilę, tudzież ekran pulpitu? Tak, to jest normalne. Akurat w tej grze jest to normalne. Chyba trzeba ze zgodnością z Windows 98 odpalać, to co pomaga. Jeszcze jeden.
Ktoś próbuje tutaj przywołać ducha Adama psa. No właśnie. Tylko jak ktoś jest fajny. Obok idzie Raszki. Jako bianda. Zgadnijcie, kto jest Adamem psem. Ty. Też tak stawiam. Nie, bo misiek. Nieźle. Czyli ty, Hammer, jeszcze nie wszedłeś. Nie, jestem. A jesteś. Ja jestem. A, czyli został jeszcze ja misiek. Dobra. O, no to właśnie dlatego mówię, że misiek jest Adam Guiczny, ponieważ go jeszcze nie ma. A Adama też nie ma. A, taka analogia. A ty. A ty, dziadzie. A, pan tego. Pan tego. Pan jaki mundrol. Patrz. Jak mi się chce, to mogę coś mądrego powiedzieć. Jo. MPD ma godnego następcę w byciu mundrolem. Misiek, spóźniłeś się o 3 minuty z twoją ukochaną godziną. Adam nie pies. Daję jeszcze jak moment na załadowanie. Spóźniłeś się ze swoją ulubioną godzinę. Czemu mi się wydaje, że u kogoś ten telefon wibruje? To tylko w moim brzuchu, przepraszam. Dobra, startujemy. Godzina 21:41. Just slime on you. Oj, chyba będziemy musieli powtórzyć. No to musimy powtórzyć. Wywaliło. Gramy. No. Czyli ja nie startuję wszystko. Lags, so. Czyli ja nie startuję. Joszy, kut, idź sobie. Czyli ja nie startuję. Nie no, jeszcze raz. No jeszcze raz. Najważniejszy turniej mielibyśmy sobie odpuścić, a w życiu. Po szkoleniu grę wyrzuciło. No, tak to właśnie, no, przyzwyczaja się akurat, jeżeli chodzi o wywalanie gry w skokach na 6005, to jest akurat częste zjawisko. Tak samo 2003 i 2004. O, w sumie jo, chociaż mi akurat 2004 nawet nie walał. Dlaczego to mi się wyświetliło w polecanych? Nie wiem, ale miło, że nas zaszczyciłeś, Wiktorze. No to tak. Może skoki lubisz oglądać. Dokładnie, nie zdziwiłbym się. Maćku, Boże, Patryku? Jeszcze moment. Misiek, jak się czujesz z tym, że spóźniłeś się ze swoją ulubioną godziną o 5 minut? Dobra, startuję, serwer stoi i już czytam komentarze. Dobra, bo myślałem, że u mnie coś jest tak. Nie, nie, to gra. 210, w 2005 roku na Kulm to skakało się 210 max. No, to, no ale niedużo dalej, no. Jakby gra pozwalała na więcej niż to, co pozwalała rzeczywistość. No tam ucięło trochę, więc nie widzę. No 260 to ja raczej nie polecę. Tam nikt nie poleci tyle raczej. Jak Adam pies nie był w stanie polecieć wiele ponad 250. Dobra, uwaga. Jestem. I odpalamy. Jak multiplayer tu odpaliliście? No to tak jak mówiłem wcześniej, Radmin, a potem... No, grę albo przez... Hamachi. Albo Hamachi, dokładnie. Jeżeli... Ja myślę, że do 5 osób grę... można Hamachi. Myślę, że najlepszy gracz tę grę na świecie by poleciał tutaj 260. Chyba na cheatach. Dobra, tak czy siak, zaczynamy Planisa 7. O kurde, a na cheatach ile by się skakało? O chłopie. 132, 3 metry, może dalej i wtedy będzie złoto. I spuścił się na 117 metrze. Zaraz zobaczymy. A, u mnie są informacje o skoczni, także nie, czy to jest dobra prognoza. No nie jest to dobra prognoza. O, no chyba nie, bo już mnie nie ma. No to musimy powtórzyć. Trzeba powtórzyć. Czekaj, skoczę tylko. Trzeba nie możesz. No już nie skoczysz, bo gra w jedno. Patryk. Cholera. A tak dobrze się wda. No jeszcze, ta, żeby się jeszcze ona zaczęła. Zacznijmy od tego. No ja skoczyłem, to się zaczęła. Ma. Teraz czekamy, aż gra przemieli i dopiero. No. Ta. Przemieli ziarno. Tak. Dobra, multiplayer. Oj, nie klient, serwer. Gracie 5. A właśnie, że autorzy, wiedziałeś? Planica. G-
Grawy losowała potężny wiatr z tyłu. Nieźle. Fajnie, że byłeś, Wiktor. Trzymaj się. Dobra, majster, bawcie się dobrze, ja wyjam, bo na szóstą do roboty trzeba wstać. No to obejrzyj resztę materiału jutro, jak będziesz miał czas. No i zapraszamy na następne transmisje. Dobra, serwer stoi. Chodźcie, chodźcie. Dokładnie, wchodźcie, wchodźcie. O kurczę. Spiller pies. A patrzcie na moją nazwę. SP Adam Guziczny. Szkoła podstawowa Adam Guziczny. Nie. Świętej pamięci Adam Guziczny. To można biznes w to nie jest szkoła podstawowa Adam Guziczny, tylko świętej pamięci Adam Guziczny, ponieważ nie. Umarł na zawał tętnicy górniczej. Ja bym powiedział, że to środkowy pomocnik. Ja bym powiedział, że gej. A wyjebało? Ja bym ten nad wszystkim tym, no. Wyjebało dlatego, bo wyszedłem, bo wyjebało jakiegoś zawodnika. No właśnie, nic nie wyjebało. No ale zanim nie wyszedłeś, to nie wywaliło. Może Patryka wyjebało? Ale mi zawodnika Patryk, wywaliło. Patryk cicho siedzi, to chyba jego. Nara dla widzów. No, teraz zapraszamy wszystkich na kanał Misiel420.pl. I teraz czekamy na truskawę. Na tą planicę. Czekamy na Tuska. Do, na Tusk. Właśnie, zapraszam na Misiek. 420.pl. No to ja zaraz wrócę, widzowie. Dobrze. O, cholipka. No nie, bo na ZW poszedł. Okej. Okay. Jo, byłem zajrzeć na telefon. Kurde, ewidentnie planica nam nie służy dzisiaj. Ale my się nie poddamy. My jesteśmy za silni na takie akcje. No pojebane. No to próba numer 3. Truskawa pies, Alex pies, SP Adam Guziczny. Jeszcze zaraz Misiek 420.pl. Na planicy nie łatwo przeskoczyć drugą linię, to prawda. Dokładnie, R0 bal. Ja pierdolę. No bo jest taki Woch, który gotuje na Instagramie i rolki jego często widzę na Instagramie. A, już i on na miskę szklaną mówi Szklany Michał. Żebyście teraz zobaczyli, to naprawdę... Zresztą wy widzowie widzicie. To się właśnie... o skoczni mam. Mało tego, mi to w ogóle skoczek jest nad rozbiegiem, w ogóle sobie siedzi, także... Znowu chyba wypierdoliło. No teraz to tak. Teraz mi grę wyjebało. No bo wyłączyłem serwer. Kurm może, co spróbujemy? No chyba to tak. Oberstdorf. O, dobra, Oberstdorf. Oberstdorf 7. Jak planica dzisiaj nie służy nam. No jo. Także będzie zamiana. Oberstdorf 7. Dobra, stoi serwer. Bo planica, no to także planica 7 na razie przełożone. Na jutro pewnie. No jo, jutro będziemy próbowali. Imię podaj. Imię podaj. Imię dawaj. Można wejść? Mhm. Można. Dokładnie. Bez pukania. Jeżeli chodzi o Mafia Renegade, że chcesz wejść, to na TeamSpeak'a zapraszamy, to będzie ci łatwiej. Jeszcze chwilę, bo wyjdę. Dobra, tylko polskich znaków nie rób, żeby nie wywaliło. No dokładnie. Jeszcze też widzowie zapraszam do wysyłania drobnych donate'ów i wysyłania na listę, a wówczas prawdopodobnie będę robił coś ekstra. Może jakieś giveaway, jeżeli uda się zbierać odpowiednią sumkę. No ja akurat jak chcę dobić, to już nie mogę dobić. Ba. Jeszcze to reset gry, jo. Reset gry. To mój kuzyn, dzwoni kuzyn. Co, nie może, kto nie może wejść? Aha, niby wszedł... A, u Patryka niby już jestem, a tak tu jeszcze... Tu a ja was nie widzę. Jestem. Szkoda, że nie można kikować. No. No to dobra, to robię reset. Czyli tak.
rozłącz, zakończ proces i odpalamy grę. I trzeba będzie teraz powtórzyć procedurę. Jeszcze koligancja. Nawet nie wiem, czy sobie nie zwiększę tego priorytetu. Zwiększę gry też. Zwiększmy priorytet na wysoki, żeby tym razem nie było wątpliwości. Tym razem. No to próbujemy jeszcze raz Oberstdorfem. Okej, no to klik. Multiplier, serwer. Oberstdorf 7. O, nie o, bo, o, czekaj, jeszcze nie stoi jeszcze. Jeszcze nie ma serwera, Maciek. A, ale nie, bo ja byłem w lobby już. Uwaga. Stoi. O bo nie, czekaj. A nie, dobra, bo myślałem, że to przez jeszcze polskie znaki mi dodało, ale nie. Ale źle napisałem, zamiast szpierer napisałem szpirer. Brawo, Geniuszu. To mój kuzyn. Dobra. Szpirer, szpirer. To mój kuzyn. To mój kuzyn. Dzwoni kuzyn. Jeszcze jeden. Być moim super. Jeszcze jeden. O. Banner. Tylko mi grę wyjewał. Jo. To wyskaczecie? Jeszcze nie, czekamy na ciebie. Czekamy, czekamy. O Boże, bo ja... O. Ale nie wiesz. Coś z rodzicami to oglądałem. Aha. Oni oglądali jak jakiś chłop sra przy ludziach. Nieźle. No i git. Dawaj, Hamar, dawaj, bo tu widzów przybywa. O, pięknie. Robi 360 sra. Nieźle. Mam peleryny za to nowy dres. Czemu nie ma planicy, Seven? No bo próbujemy na Oberstdorfie, no bo planica nam dzisiaj... Nie działa, nie działa. Coś, nie ma co przedłużać. Nie trybi. I co, wygrałem jedyną w historii Planicę 7. Znaczy jutro będziemy próbowali znowu, ale na razie Oberstdorf 7 mamy. Tylko jutro nie gram. No jutro już ja. To zrobimy bez ciebie. No to mi się tu wygra. No to już nie nasz problem. To już nie, no to sam. O, ten. Kurde, słabo. Kiedyś może. Mi się wygra Planicę 7 jutro. Może kiedyś. Tylko po co? O, dzwoni kuzyn. Wiesz, dlaczego wygra? Z przodu? Wygra dlatego, żeby zasunął pod niego kuzyn. No właśnie. O, dobra. Super, super szybki dysk, jeszcze silny wiatr. A. Super silny... szybki dysk SSD zatłumie ci parówkę. Dobra. A skrót SSD to jest oczywiście od super szybkiego dysku, nie? Jak ktoś... No. To pewnie, nie, super tak. Szybki. To wywaliłem się, jak to? Czy to było, proszę państwa, 240? Kurde, nie, bliżej, bliżej. Nie, jest super szybki. Ale to odejmuje metry, jak się spadnie niby. Hammer. Jak mówię, dlaczego to odejmuje metry? Nie, ktoś tak pisał na czacie. A było. Ale nie no, ale no, odejmuje metry, ale czemu tak twórcy zrobili? Nie wiem. A. No żeby nie przedłużać na siłę pewnie skoków. Może ja. O, Globus! Cześć! Globus! O! O, Globus! Żeśmy się zastanawiali co u ciebie. Ale słabo skoczyłem. Globus, jeśli chcesz, to ja też streamuję teraz, więc u mnie też możesz oglądać. Ba. Boże, jak ja samo poleciałem, nawet 200 nie ma. No mój kuzyn. To mój kuzyn. A skoków też jest 7 teraz czy 5? 7? Nie no, 7. Oberstdorf 7. Oberstdorf 7. Dokładnie. A ja mam numer 4. A ile jest kopii? No 7. No 7. Mówiłem Oberstdorf 7. Tak, Oberstdorf 7, dokładnie. Kurde, chciałem wygrać to. Ale nie wygram, bo za to... Ale tutaj nikt haracza nie puszcza, że ja top 1. A co to jest haracz?
Znaczy, no w sensie, że najwięcej. No bo najwięcej Globus płacił jak do tej pory. No nikt się do tej pory nie wychylił, żeby przebić ten wynik. Też mamy zgodę. Dokładnie. Jak się nazywa Spiller Pies? No bo mi się... miałem napisać Spiller Pies, ale mi się pomyliło. A czyli to truskawka. Tak, tak. Nie, to malina. Jakie mam nick? A, twój kuzyn. O matko, jak ja się wcześniej wybiłem. A to mój kuzyn, to ma misiek. Tak, bo to mój kuzyn. To nie mój, proszę się odczepić, to nie mój kuzyn. Widzowie biedni, no. Maciek. Link do Tiplaw nie wiem, czy działa. No bo w sumie skoro nikt nie próbował, a nikt nie zgłaszał, żeby nie działało. Trzecie miejsce, no to nie ma tragedii, ma różnicę. Ale dobra, dobra, nie ma dużej straty. A ja o. To mój haracz. Uuu, a co ci Globu się dolegało, że musiałeś leżeć w łóżku i umierać? Zjadę dużo fasolki po bretońsku. Wirus Wuhan. Wirus Wuhan. Może któryś z was podać dane do admina, bo tu widz prosi, a ja nie chcę transmisji przerywać. Dane do admina? Znaczy następnie do sieci. No to 997 chyba. Można, można zwykłym przelewem. Można, bo to chyba obsługuje. Okej, a to nie jest jakaś szkalująca, to nie jest szkalująca sieć. Nie, nie, to jest chyba albo hokej, albo NFS. Tylko hasło nie wiem jakie. O, kurde, chyba od 1 do 6 chyba, no jo. Ujeny. No to chyba sobie skok będzie. Bo ja byłem na pulpicie. Nie tak źle. O kurde, leci! Ło panie! Co Muciek zrobił? Uwaga, 234,5. Ja pierdolę. Nie no, kuźwa, muszę walnąć 240. Bo jakbyś Muciek skoczył, to napisz tam, jakbyś mógł, bardzo bym cię prosił. Dobra, tam chyba hasło jest od 1 do 6. Gdzie jest Matis ten alkoholik? Pytanie. No właśnie, nie wiem co się z Matiasem stało. Matias? A. On to chyba tylko raz zagrał niestety. No jo, i szkoda. No co jest ze mną? Co jest ze mną na tej skoczni? Nie wiadomo. Nie wiem co jest z tobą. Forki. A co ze mną? To mój kuzyn. Ja nie wygram tej edycji. To mój kuzyn. To mój kuzyn. Przestań korzystać z TikToka, okej. O, pobrał mi się pet soccer. O. Pies soccer. Pies soccer. Tak, dokładnie. Ojoj, grubisko ze wszurcy. Nie złapał tego noszenia. Dobry wieczór. Cześć Globusie, witaj. Cześć Globusie. Dobry wieczór, kapitan. Pomalowałeś już swoje jajka na Wielkanoc? Tak, pomalował fita, co? Tak, a o co chodzi? O, Davis Cup Tennis! O tym ja zawsze marzyłem. Ja pierwszy raz od tygodnia wstałem z łóżka i się dobrze czuję. O, no to brawo dla ciebie, Globusie, że podniosłeś się tu dla nas. Poświęciłem się tego, jak no. Miałem gorączkę po prostu. Czy to oznacza, że przespałeś całą zimową, że sen zimowy miałeś? Wiesz co, miałem. To bardzo taki fajny. Taki on zajmuje się zgany. Aj, przeciągnąłem. A i tak było słabo. Raz Globusa podgłośnie. Przeciągnął najdłuższy skok na świecie. A czy to był w ogóle krzywy skok? No i ostatnie miejsce. Jak ja miałem gorączkę, bo się dziś jeden sobie, co wygląda ciepło. O kurde. No to niedobrze. No to tylko gorąco na szpital. Ej, bo tu użytkownik MLG23 wszedł, ale ktoś mikrofon nie łapie. Już o kurde, podgłośnie go. Need for Speed z 95.
Need for Speed. Coś tam słychać. Coś słychać. No, że znalazłem Need for Speed z 95. Dobra. A czy mi się wydaje, że najstarszy tam chyba NFS to jest czwórka? Chyba, że wypatrzyłaś tam gdzieś. Znaczy ja widzę tytuł D Need for Speed. Nie Need for Speed, tylko D. A, D. Ba, prawie jak D. Bill. Mm. Prawie jak... Także cześć MGR, że witaj. Dekarz. Prawie jak Dekarz. Ja pi... No ale co tej Warszawie się wczoraj działo, ta debata to jest punktów was jebania. A. Właśnie kawusi. Jebać dzikki kapusi. Znowu zasubskrybuj kanał. No. Misiek streamerem jest, no to teraz no będzie... Łożesz ty w mordę kopany, co to był za skok? O, panie. No Misiek też został streamerem. 241,5! No mówi Globus? Dzwoni kuzyn. Miejku, ty 1000 osobów masz i grasz tego w Brawl Stars? Nie wiedziałem. Nie, nie, to nie ten. Jakie Brawl Stars? No tego. Ja nie wiem, jakie to masz tego YouTube'a, weź to. No Misiek 420 pełnoga.pl. Kurwa, myślisz, że Misiek chce to pisać? No. O, kolejny daleko leci, chociaż już chyba nie... O! Wleciał donate, uwaga! Nie, to się nie, nie, ile? Od kogo? Nie, 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 nie. Od kogo? Maciej Cichy 5 zł. Niech żyje wolna Polska przed komuną, 5 zł. Ej, Truskawa, wysłać ci kiedyś 5 stówek? Dobra. Ja też przygarnę chętnie. Ale to kiedyś, to kiedyś, ja będę miał. Ale to kiedyś, kiedyś. Tak. Jak wartość pieniądza 500 zł by się równało dzisiejszy grosz. Norel. Nie wiem, czy się lista zaktualizowała. A sprawdzę na telefonie. A to specjalnie telefon przyciągnę. O, leci, ale się buja. Jak na koncercie Marvin Rlawicz. Oj, się spierdol. No i się spuścił w dupę. Co ty gadasz? Weź się. Weź się. Co? Lista się zaktualizowała, także gratuluję awansu na trzecie miejsce w tabeli. Dobra, ja tam mam szyderkę. Jak grzeję górę tabeli, przynajmniej w jednym miejscu. Dokładnie. Kutas. Wolność i swoboda. Proszę się nie gadaj mi o kutasach, bo... Ja przez chwilę nie mogłem mówić, ja nie postrać się i nie paliło tak gardła, jak wziął potasa w mordzie. A skąd wiesz, jakie to jest uczucie? Uuuuha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 h
przepraszam, 233. O! O nie! O nie! A ja się tak podnieciłem już, że taki wynik osiągnąłem, a tu masz, babo, placek. Pani kuzyn, to zaraz będzie kuzyn dzwonić. Jak 3 serie spaść z pierwszego miejsca na piąte? Ja. Jak się spuszczać? Jezu, nie. A ja już miałem taką podjarkę. Hammer, ty się dobrze czujesz? Nie. Hammer chyba się nie czuje. Ja? No ty, dokładnie ty. Ja się czuję tragicznie. O! Rodka i 50 stopni. To iść do domu publicznego. Ale ja nie chcę do domu dziecka. Ale takiego dla dorosłych domu publicznego. Ale dorośli są ubodzy. 129 wyświetleń, fantastyczny wynik. Ale ty im możesz pomóc i sobie pomóc. Ty masz 50, a blondynka pójdzie do kąta do 90 stopni. Wyjaśnij definicję pomagać. O, to jest pytanie bardzo szerokie. Dajesz kurwie dwie definicje, ale czy nie jest jedna, albo i więcej. Zależy jaką chcę kurwa wybierzyć. Czy tak się da? A jak chłopaki, bo jeszcze dalej weszło ty. Wie się 42, no to tutaj dzwoni kuzyn, pokazał jak się skacze. Ale Dominik nie dzwoni, to co ty mnie tak chyba dzwoni kuzyn, pokazał jak się dzwoni.
Ale nie, bo ja do Michała dzwonię, bo to mój kuzyn. Dobra. A to wynik nie dzwoni, ja się jeszcze szukamy. Ej, a MRG 2003 to jest Mafia Renegade 19 na YouTube? To się zgadza. O, no to w takim razie dobrze cię słyszeć, to tego. To, znaczy dzisiaj raczej po tym konkursie będziemy kończyć, ale jutro jak najbardziej zapraszamy, bo to też będziemy grać. No bo my to tak od 18-19 skoki gramy dzisiaj. Czasem ewentualnie 17. Bo dzisiaj RTL-a mieliśmy drugiego. No i o RTL-a jeszcze. Jak stream zaczął się 115 minut temu, czyli gracie 2 godziny. Czyli 4, czyli prawie 4. Były inne streamy. No bo jeszcze RTL był. A ja nie wiem, szybko jak ja pierwszy raz z łóżka wyszedłem, nie wiem co się działo, wstydził. No to ja nawet nie wyjdź drugi raz. Ja nie wiem czy Polska na euro jest. A że jutro jest Patryk 913, to będzie RTL też. Główką na świat. Nie, to mówiłem do kuzyna. Kuzyn. A czy niego? O, ładnie. Do mojego kuzyna. Nisko i daleko. Będzie daleko. Zobaczmy. Będzie daleko. Pierdziele, po prostu spuścił się. Weźcie, trzymajcie. Piękne poczytanie się spuści jak tani. My chyba musimy dostać. Powiedzieć Hanerowi, że spać idziemy i on sobie pójdzie i zagramy bez niego. Ba. Tak. Aha. No, takie głupoty. Takie głupoty. No straszne prędzej, nie? A zaraz pójdziemy na kanał zahasłowany. No i tyle no. Będzie 230? Czy nie będzie? Chyba jest. Nie, nie było, 224. Ale dobranocka już była, to jak... Nie wiedziałem, że tam już dobranocka była. Przypadłem. Dobra. Jesteśmy po 4 skokach, jeszcze 3. O Maciu, to ile wyskaczecie? No to jest Oberdorf 7. To jest planica 7, ale na Oberdorfie, bo planica nie działa. Dokładnie. Dokładnie. Czyli wszystko tak jak pan wiesia na... O, jakiś hokej z 95. Chłop, okay, co no chwilę o spuszczaniu prawiczek. Bądźmy cichy, prawdziwa sygna. Na czacie. Niestety, ale muszę się zgodzić. Znaczy no, jest... No młody chłopak, ale jo, no. O 4 gminy nie nowy, a raczej do gminy. Plus 10 na Macieja napisze, bo to... Dokładnie, tutaj... Ale złomowanie tutaj nastąpiło. Autentycznie. To mi się wydało, kim jesteś człowieku. No właśnie, wydało się. Pamiętaj, kim jesteś, Maciek. Plus 16,56. Oj, oj, pa, łapie to noszenie, ale poleci, zara. Oj, dupa, nie złapie. O, pięknie! Słabiej. Plus, jakie plus 8 ma? O, no, pewnie. No. Cyber Sword 238,5, bardzo ładnie. Coś pięknego. To jest jakiś obrońca, Cyborg. Ja nie będę mówił, kto to jest, no bo nie wiem, oczywiście. Obrońca? Ochrona robi elementu. Donata, potwierdzam. No dał Donata, jest trzeci na liście teraz, Maciej Cichy. Ale do jedynki to tak trochę dużo. Daleko. Ty, kto się tak wywalił? Paner. Ja. Co ty zrobiłeś? Byłem bardzo dobrze. To już jest koniec dzisiaj. Zdiagnozował u siebie kontuzję Tomasa Morgensterna z Badminton z 2014 roku. A nie Kusamo 2003? Podziękujemy. Ale też podziękujemy, że... Bojkot konkursu nastąpił. To mój kuzyn. Nie, to mój. Ej, ale może sprawdźmy tak chociaż taki krótki konkurs z MRG 2003. No to skoro jest tak, no to możemy zrobić, jo. No to możemy to kulm jeszcze zrobić, jakieś małe zawody. Ale to naprawdę małe, bo to... No jo, na 3 skoki na przykład. Ale tobie to już dzisiaj dziękujemy. Hanner spać idzie po tym spać. Ja dzisiaj do północy nie śpię. O! Pesuj się. Do północy? A czemu? Bo adoracja. Pesuj się śmieć. Jaka adoracja? Palenie oszydu?
Haner myśli, że Sylwester jest. To wyroki, do północy czekaj. Formą to grę to będzie odwróć tabelę, jestem na czele. No może tak być, ale no to trzeba zacząć. Dokładnie. Każdy z nas się zaczynał. No wyrok jest chyba za 2 miesiące dopiero. Możliwe. He. Mi się wydaje, że za 3, ale dobra. A to może. Nie patrzę, że muszę kiełbasy zjeść na przygotowanej na nowej indukcji marki Gorenie. Co to jest za marka? Jakaś popularna? No Gorenie, a skoki oglądasz, to wiesz. No oczywiście. A skoki narciarskie. No takie skoki, wiesz. Gorenie, pyszne jedzenie. Oni kaski, Słoweńcy mają na kaskach Gorenie, oni kaski robią, wiesz? Tak. Dla skoczków. Kaski straski, okej. Okay. Kaski Gorenie. Takie pistaszki, nie? A, no można tak powiedzieć. Pistaszek, no to już wyjaśniał Miśka jakiś czas temu. Oglądał ktoś planicę ostatnio? Planic. O! W sensie ostatnio, kurwa, jak słabo. No, ten weekend. No, ja się niestety załapałem na drugą serię, bo zaspałem. Bo my jeszcze F1 oglądamy, wiesz, i formuła była w Australii o godzinie 5 rano. Było. Niektórzy nie zdołali wstać. Ja formułę to jedynie oglądam skróty, nie? Daniel Huber Gold. No to też dobrze, no też dobrze. Tak. W sumie. Tak, no tak bardziej to ja dałem MotoGP. O, no to ze mną się chłop dogada. To Patryk właśnie. Tak. No, MotoGP jest zajebiste. O, MotoGP, no to chłop. A ty czym się interesujesz? Nie. No skokami. Skokaj w sumie. Motorowe. Dzwoni kuzyn w imponującej formie. Motoryzacja, ale sportu to było trochę tego i tego. Jo. No, ja pogadam. 240 równe, pięknie. Ja oglądałem skrót i nie wierzę w to, co Red Bull zrobił. No. O, to kurwa zjebał, no wyścig, kurwa. Ale w sumie dobrze, bo już kurwa to chociaż... Tyle się udało. Po wyścigu wszyscy do kolejki na usunięcie wyroska robaczkowego. Następny w kolejce Leclerc chyba, nie? Italia. Nie wiadomo. Italia. A co zazwyczaj teraz jeszcze grają tego, Chymko z Wiktorem? Ja nie wiem, nic tego. Nie no, to już było. To już dawno było. To już od dawna. Chyba, że na przykład jak masz podczas Le Mans, że wygrywa Ferrari, jest włoski kierowców, nie grają dwa razy, tylko no raz. No, tak. Ale w zeszłym roku Mazurek był, także... Jeszcze no. Polska nie zginęła. Mazurek to dopiero będzie na Wielkanoc, co ty teraz. Ba. O, też prawda. A, bo dzisiaj wtorek Wielkanoc, no tak. Masz rację. Kurczę, dzisiaj tego. A jak dzisiaj wtorek? Środa. Jak dzisiaj wtorek, Haner, to jest to poniedziałek dla mnie. Ano tam, rzeczywiście. Ani się radało. Wtorek Wielkanocny, zapnij rozporek. Oj, nie jestem pewien. To chyba zależy od formy płatności, ale nie sprawdzałem, od czego to zależy. Nie wiem. Zresztą chyba to piszę chyba na... Może jest w regulaminie, mam tego tipla albo coś. Dobra, teraz się skupiam, więc nie będę nic mówił. No to dobra, ty się tam nie skupię, bo ci żywka jest. Ale co chodzi? A dobra, widzę to. Cześć Arwe, witaj. Tobie już jeba, stary. Jolanta Temczyk, siema. To zależy jaka forma jest. Nie spodziewałem się, że tutaj kobieta wbije na streama. Dzień dobry. Witamy. A raczej dobry. O, bo... Nie, dzień dobry. No trochę wykręcało mnie w powietrzu. No, to Temczyk. Na streama, ja pierdolę, ja myślałem, że na o, ale drugi jestem, nieźle. Ja zjebałem, kurde. Ostatnia seria, panowie. Seria. Jak ostatnia? Jak dopiero piąta to była. Ale nie. Tu są kwalifikacje. No ty to biegnobus chciała te skoki, czy nie w końcu? No ja mu nie działało. Ale się pytam tylko. No nie działały globusowi. No RTL mu działa, ale... RTL mi działa 2000. A ja w ogóle globus, ja takich brzydkich słów nie mówię, bo jestem po spowiedzi wielkanocnej, tobie też radzę, bo widać, że ja po tych, ja w kościele po cię dawno nie było. Dzisiaj byłem, tylko po prostu... Będziemy sobie skakać jeszcze, czy nie, bo nie wiem, czy... No jeszcze jeden konkurs jeszcze mamy robić, bo jeszcze tu dla widza jeszcze mamy. Dla widza? Żeby próbował. Muszę sobie nikt przypomnieć z YouTube'a. Halo? Halo? Halo, many.
Alko. Siema, kuzyn. Dzwoni kuzyn. A, to Oberzo 7 na dzwonię do jeśli, tego kuzyna. Jeśli chodzi o prawiczkę, to bycie prawiczkiem to coś złego? Jak ktoś nie chce mieć kobiety, to nic nie jest złego przecież. A skądże? A kto tak powiedział? Aż mi się przypomina tekst piosenki. Ona jest pedałem. Właśnie się dowiedziałem. Ło, panie, dzwoni kuzyn w fenomenalnej formie, no to nie, chyba no mamy zwycięzcę. Słaby to. Znaczy słaby, ja to bym chciał tyle skoczyć. Słucham. Panie Maćku. Słucham. Jest pan w takiej formie, że nawet pana imiennik Maciek w 2017 by się przed panem schował. O, no w końcu przed Maćkiem psem. Dziękuję bardzo, ja to uznaję za komplement. No to bo to jest komplement. A to dziękuję bardzo. Wickerson 244 po przytyczeniu. Tak, słucham. No to prawda, bo tam to jest, ta skocznia to jest zupełnie co innego. Oj, przewrotka. Ojojojojoj. Haner miał się skupić i właśnie... Robert Mateja Plagica. No ale ja się nie skupiłem na skoki. Co to za stronówka tam była? Mogę zrobić własną trąbkę. Co to za dźwięki? Macie, rozumiem coś trąbkę. Ej, ja też mogę kogo trąbkę? Kogo tam kocie wiesza? Ja pierdolę. Mogę też trąbkę zrobić? Lepiej nie. Czy nie? Krzyk pterodaktyla poprosić. Teraz to był osioł jakiś. O. O, panowie. Dobra. O, panie. No nie wiem, kiedy teraz formułowałem. Etap pierwszy. Wiem, że... Chyba w przyszłym tygodniu, chyba. MotoGP wraca 14. No, oni wracają tydzień później. A, na Austin. Tak jest. A formuła wraca szybciej. O, złapałem noszenie, jest szansa. Leć, Adaś, chyba złoto, pomazania, w lana rogu. Laczarka kuleszy na trachę, daleko. Jest pięknie. 230, no tu nie najgorzej. 2011. Drugie miejsce, a więc tutaj brawo dla dzwoni kuzyn za zwycięstwo w Oberstdorf-Sieben. Ale tak zadzwonił. Ale w którym kościele, panowie? No właśnie, pokonałem cię. To się zgadza, dymy się robią. Dymy na koniec konkursu, niestety. Zaczyna... No trochę dymy. Dziękuję. Ja tu już tego konkursu ostatniego nie pokażę. Dobra. Ale zapraszamy tak na Patryk Truskawa. Tak. Może lepiej nie pokazuj. Także do jutra. Właśnie, do jutra. Do siego roku. Dokładnie. Zaraz odpalę to wtedy. Bo tamtego. To jest to IP, co jest 26.197.17.2. No to jest moje. Jak coś. Także tam wchodzisz przez multiplier, klient i tam wpisujesz swoje imię i IP. Multiplier. Dobra, to. Zatrzymaj to. Dobra. Wróć, czekaj. Jeszcze jeden konkurs na to. Co mówiłeś? Bo możesz powtórzyć? Z Radmina, twój to 2. Tak. 197, 17, 2. Dobra, stawiam serwer, zapraszam. Jest serwer? Tak. Co ty stawiasz? No jeszcze ostatni. Nie, stawiam nie, serwer. Nie ostatni konkurs, tutaj specjalnie dla widza, konkurs ekstra. A to dla mnie? Znaczy, no. Ciebie Globus zapraszam jutro na RTL-a. Jutro. O, kogoś wywaliło. Koko. Mi się kresetował kompo. A, dobra. Teraz komentuję ten ostatni konkurs pełny. Ile serii? Na ile 3, no bo mówię, że taki mniejszy konkurs. Ale ile? Słuchaj, bo... Wszystko, dobra. Kurde. Jak? Tam masz multiplayer klient i tam musisz wejść. Mam. Dobra. Tak.
Dobra, powiedzcie kiedy zaczynacie. Poda kto się no to ja już ci mogę dyktować. 26.197.17.2. World. Jest, Spiller Name. Ale to... Tak jest. Widzę, że tutaj inspiracja naszymi wczorajszymi. Inspiracja nasza. No to dobra, no to startujemy, bo jak mi się resetował kompa, no to... Bodajże wczorajszy live, tak. Jak się nie mylę. Tak, i wszyscy Spiller Name byli. I tak było. Skok w bok. Wczorajszy live był jutro. Oglądałem, przyznam się. Bez... No i bardzo dobrze. Dobrze. Cieszymy się, że aktywność wśród widzów. O, chyba mi wyrzuciło. O, wyrzuciło. No to jeszcze raz. Cholera. Nie wiem, na jakiej skoczni, I don't know. Jeszcze moment. Jeszcze musimy powtórzyć. No to na badmintendol kulm. To na skoczni, której chyba już nie ma z tego, co się orientuje. No nie ma. Jest tylko taka... Niestety. Dobra, bo MR nie wywaliło, mówił, nie? Jak tam ktoś nie dosłyszał. Tak, 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 dlatego robimy restart. Restart. A ja już pisałem to wszystko serwera. Wina Tuska, tak, powiem. Dobra, ja powiem, kiedy serwer będzie włączony, bo na razie im jeszcze z gry nie wyszło. Co ty gadasz? Adwaj, co ty gadasz? Tuska zabiłem w 1989. A Marylę Rodawicz kiedy zabiłeś? W 91. Maryl, tak, chyba w 1800. Na festiwalu polskiej piosenki w Opolu. Serwer stoi. O, pamiętam jak kiedyś mniejszy byłem, to byli zawsze był dzień kabaretów jeszcze na Opolu. I co, i klikam skacz? Czy... Tak, klikasz skacz. Znaczy ty jeszcze musisz poczekać, bo to ja muszę wcisnąć skacz jako... A, dobra. No u ciebie czy ten przycisk nie jest aktywny. Znaczy nie, przycisk skacz to host ma tylko chyba. Znaczy aktywny, a reszta no to chyba ten przycisk nie jest aktywny. Aż mi się ta piosenka przypomniała, skacz, jak tak małeś. Skacz, jak Adam. Czyli jeszcze chyba Hammer został. A Michał nic nie pisał, a to... No znaczy Misiek no to resetował kompa, Wef mówił. Ja już dołączam. No zapraszamy. A dajesz mocny wiatr? Jak to nie ma wiatru pod narty? Teraz akurat nie ma wiatru. Żadnych emocji. Nie, bo to losowe daje. No jo, to ja to dałem losowe. No trzeba było dać bardzo mocny pod nami. O, ktoś jeszcze wszedł, a to chyba Misiek wrócił. No, dobra. Chciałbym zrestartować laptopa, bo już normalnie masakra była, ale zrestartowałem Irgit. Dobrze. Nie mam takiego guzika. No ogólnie miałem takie coś, Maciek, że musiałeś zrestartować. I ogólnie wszyscy tutaj, że musiałem... Dawaj, Hammer, dawaj, Hammer, dawaj. ...i wyłączyć streama, bo ekran mi już skakał. O. O kurde. To ale zrestartowałem i jest git. No i git. Dawaj, to Hammer. Pomaga czasami. A wy skaczecie? Czekamy na ciebie. Pasy gram w małpkę. Wy skaczecie już czy nie? Jeszcze nie. Czekamy na ciebie. To już idę. O, jest. Dobrze. Znaczy nie no, na Misioka już chyba nie no, bo to już on sam mówi, że już tego, więc... Zresztą to i tak jest konkurs, żeby znaczy, sprawdzić działanie. Nie skakać, ale bez streama już skacze. No jo. No to dobra. To potem, bo już Patryk ruszył. No to dobra, zaczynamy. O. Grę wyrzuciło mi znowu gra, nie wiem czego. Czyli chyba o. Jednak jeszcze trzeba Ej, tego. Czekaj. O jedy, bo ty no. Musisz patrzeć jeszcze zainstalować i Kraka. 1.0.1, jo. W sumie Ej, zapomnieliśmy o tym wspomnieć. No to jednak jest dla mnie. No to jest szansa dla ciebie, Misiek. Słuchaj, skoki narciarskie 2005, 1.01 sobie, albo dobra, ja ci nawet linka wyślę. Ile donacji dostałeś w historii waszej pięknej kariery? No te, co masz na liście, plus jeszcze ze chyba 2 czy 3, no to tak jeszcze nie dobiłem do dziesiątki, także chyba mam 8 donatów na razie na koncie w twojej historii, więc jeszcze skromnie. A chcesz poradyczki dobić? Wysłałem linka tutaj na TSA do patcha. No Globus był na razie tym najbardziej inwestującym. A tego Kraka, bo tam jeszcze Krak jest, żeby grę odpalić. Wrzuciłem go do... Dobra, zrobimy standardzi, Kurszewel. Dobra. I teraz ten patch, no? Do folderu z grą, nie wiem, że do jakiegoś... No tak. Serwer stoi. Na TS-ie 600 kB i po prostu...
zainstaluj i to chyba samo ci nawet grę ten wyszuka. Tego co tam kojarzę. Dobrze, Misiu, dawać ten konkurs, bo to ja już jestem najarany, tak, jak szpatowski na mesmu. Mam. Instalacja zakończona pomyślnie. No, zobaczymy. No to będzie, nie, no to będzie działać. Teraz to rozpalam świece olimpijskie w takim razie. Czekajcie, chłopaki, włączam grę z powrotem i już idę do was. O, wywalił z butów. Aha, ok, ok. Ja się pytam, czego Kiełbasa TV nie grał w tą grę. Jaki Kiełbas? Kiełbasa TV to chyba nie nagrywa już. To ci, co z sąsiadów nagrywali. No tak, tak. To jak kojarzę te przedłówki. Albo... Kto użył mojego niku? Albo Kiełbaso granie, o Boże. Proszę wyjść i zmienić. Było. DS4, Kabanos leci. Kurwa, ja lecę. Ej, to już wszyscy są? No. No ktoś sobie powtórzy mój nick, nie? Jak to wyszedł z serwera? A, tu szyku smogę. Powiem wam tak, zainstalowałem tego patcha, już nie mam przycisku skarż. A, no właśnie. No to dobra. Teraz będzie działać, czemu jest? Ale nas dużo. Ej, kto jeszcze przyszedł? No właśnie. Dobre pytanie. Bo ja się pokubiłem. No bo ty to, czy to ty? Hammer mi coś pisał. Proponuję zrobić jak na jakichś zdalnych. Lista obecności, przyześnik i odezwać się kto jest. Dobra, nie wiem, odpalam, skacz. No ja. Najpierw nie wywali. Ja się żegnam, cześć Globusie. Teraz działek jest. O, a Misioka wywaliło dla mnie, ale nie wiem, czy to już nas nie było po prostu za dużo. Nie, za dużo. Za dużo. Fertile i spółka nie chcą nas tyle. Znaczy no właśnie to jest kazus tej gry, że ja już jak się robi, no 6 osób to jest takie totalne maksimum, a już jak się robi 7 to już jest... Znaczy teoretycznie nie wygra, jest w stanie obsłużyć do 10, ale no z naszych testów wynika, że... Już powyżej 6 osób, już gra praktycznie jest nie do odpalenia. No. Mi w ogóle grę teraz zlagowała, nic nie mogę zrobić. Znaczy no to jest normalne, no to musisz tego. No co jest? Alt F4? Dokładnie. A nie, dobra, jednak nie muszę. No, no to bardzo dobrze. No to jeszcze to raz. Trzeba się przyzwyczajać do takich smaczków. No akurat dlatego skoki. Jest też RTL, no to właśnie dlatego, że wówczas RTL ma lepszą obsługę. Bardziej stabilniejszy jest RTL. Dobra, no to próbujemy. Serwer stoi. Tyle razy pisywałem po IP, że na pamięć znam. No widzisz. Co chodzi? A to daj te kulmio. No teraz to dałem kurczebel, bo kurczebel jest stabilniejszy. Piesos, wiesz. To ja jestem. Ba. Czyli mamy WFOKa. Kreatywnie, kreatywnie. Jak się muszę, jak się ten... Nazywa MGRE. MGR, Magister 2003. Ba. O, będzie łatwiej. Być, bo to jest po prostu skrót od mojego niku z YouTube'a. No dobra. A jaki nick? Bo nie słyszałem. Master Renegade, czy tam... No tak. Master Renegade? Master Renegade 19. Czemu jeden osób ogląda live'a? Co jest? No już poszli. No ten szczyt już minął, więc jakby to jest normalne. Nie, no ale widzowie. Ale i tak, no 141 wyświetleniów, także tutaj piękny wynik. Wyświetleniu. No to jeżeli... A to taka gadka. Tak, to MPD mnie nauczył. A 2003 w moim niku, no to mój rok, nie urodzenie. No, no to blisko naszego. No taki na przykład Szykut jest rocznik chyba 2-1. A ja jestem 2-8. No to, no ale ty Hanner jesteś najmłodszy z nas wszystkich. No Globus jest o rok starszy. Dobra, bo tu 4 osoby są. Dobra, no to próbujemy. Dobra, gracie z nami. A i spóźniłem się. Nie, już za późno. No dobra. Ale chodziło o to, żeby sprawdzić dla tego nowego widza przede, dla pana magistra. Dla widza magister, już od dzisiaj magister jesteś. To powiedzcie, czy działa. Może być. No
Także niech magister poskacze i tego. No to. Teraz zapraszamy resztę na live'a do Patryka. Żeby dokładnie. Jeszcze łapki w górę, żeby dołożyć. Jeszcze do płyni. Jak gówno poczuł się. Dobra. Działa serwer? Znaczy my już skaczemy. Leci. Leci serduszko, no to bardzo się cieszę. No właśnie Maciej Cichy jest tutaj najwierniejszym widzem i tutaj chwała dla niego. Jeszcze tym donate to już pies? Całkiem. Nie, Maciej nie, Cichy, nie Maciej Pies. Maciej Pies to tutaj Maciej jest. Maciej Pies rywalizuje teraz. A, Maciej ten. Cichy. Leci, Cichy. Leci. O, łopcy, panie. Pozdrowienia do ciebie, panie Maćku Cichy. PDW. O, no to jakby powiedział Szaranowicz. I daleko. No panie. 158 minut! Ło, panie! O. Ile? 158,5. Jest i spiller name. O Boże, mój debiut. Dokładnie. Teraz słuchaj, dwa przyciski przy wybiciu w górę. Nie, to wiem. To wiem. Kamera szkole... do F8 chyba było. Nie, okej. Okay. F2 najlepiej, my skaczemy. F2 nie? Lepiej. I ten, i tu jest wiatr pod nad, to ma się tak bardziej agresywnie nachylać. A w ostatniej fazie lotu to się odchyla jakby, wiesz, pasywnie bardziej. To tak. Zobaczmy. O. No dobrze. No jak na pierwszy skok to bardzo dobrze. Jeszcze z telemarkiem. Powiem wam, że aż sam jestem w szoku, jak to skoczyłem. Ile? 110,5. Nieźle. Dokładnie, pozdrowienia najwierniejszy widzu. Miałem mówić, że jak skoczę 100 metrów, to będzie git. No widzisz, także możesz uznać, że jest dobrze, jak na start. No. Debiut udany. Na mistrzostwo świata mogę jechać, nie o medale, ale... Ale udział się liczy. No, to tak nawet możesz się bardziej pochylić, nie? Jak tam, bo nie, pewnie miałeś 100% wybicia, nie? Nie zwróćmy uwagi, się. Okej. Ale tak jak już tam... No 146. Leciałeś, o, drugie miejsce. Możesz, wiesz, myszkę do siebie. Tak. Kurde, nie jestem tak. Ostatni. O matko boska, ostatni. Dzięki Maciej, pozdrawiamy. Życzymy również zdrówka, wesołych świąt wielkanocnych. Mam nadzieję, że pomalowałeś jajka. Ja mam 3 pomalowane jajka ogółem. Ty. Te, które były we wtorek malowane na klubie, na który przybywam. Panie Kowniku, jak gdzieś pan to zrobił? Ma się te udziały. Ojej, czy jest jaja? 140. Malowanie jajek. A. Jomuciek, jo. Malowane jajca. Dobra. Uciek, ja wiem, że ty byś się innymi jajkami zainteresował. Ja może to... Takie mi do jedzenia oczywiście. No na przykład. Polemizowałbym. A to są jakieś inne jajka? A ja tam... O! No są Kinder niespodzianki. Chociaż nie, bo to też do jedzenia. Wylądowałem jakoś. Polemizowałbym z tymi jajkami, ale dobra. Jajka na twardo znaczy, najlepsze. Ja mam akurat dużą ochotę na jajka, bo mi... Spiller name. Nie pozwalają jajków jeść teraz do Wielkanocy, no i co ja mogę? Będzie srał. No, po kiełbasie będę srał. No jo. Ja pierdolę. Jak wczoraj. A wy w CS-a potem grata, czy nie grata? Bo ja nie wiem. O kurna, 0%. Ja muszę wreszcie wrzucić tego. Dobra, a wylądował. Ja muszę wrzucić te skoki na niedzielę. Oj! Wybrotko. Ale to jest oszukana ta linia, bo ty żeś za linią bezpieczeństwa, nie? Wylądował. No daleko. 56,5. No ale przy 0%, no to wiadomo. Bez nart bym dalej skoczył. Ba. Tak, Fetnet na jednej. Tak. Z góry 2013. Nart. Tak jest. Bardziej fiemna. Ale to... To temu tak... też chyba tak zrobił. A mógł się w sumie wywalić. Piszą Schofen chyba, jak się nie mylę na PC-sie. Tak. Wiszą Schofen. Jeszcze dalej? 161,5! Rekord skoczni. Ja pierniczę. To był skok, proszę państwa. A tutaj Patryk truskawa ustał. Tylko, że wtedy był nieprzyjemny upadek niestety. Truskawa, czy ciebie nie posrało? No chłopie, to był najlepszy mój skok dzisiaj i to totalnie. A nie w życiu? A.
Chociaż w sumie nie głupie by to było. Bo ja 250 nie robiłem, chociaż tam 240 się zdarzało. Ale na takiej skoczni 160 to jest, wiesz, jeszcze lepszy wynik. No w sumie jo. Ja myślę, ale że Adam Grzyczny że... by nie skoczył tyle. Zwróćcie uwagę, że każdy się jara tym, że to Fetter był pierwszy, a Figa prawda. A. Kto był pierwszy? Johansen. Kent Johansen był pierwszy. Kent Johansen. 7 albo 6 rok. 96 chyba. Medalista też z Val di Fiemme, tylko jeszcze z jak klasykiem skakali, 9-1. O! No to ciekawostka taka, to jest ja na przykład nie wiedziałem. Jak się nie mylę, to chyba... Ja o Johansen nie wiedziałem Kęcia, ale nie wiedziałem, że ten, na Val di Fiemme. Spiller Name. Jeżeli się nie mylę, to on chyba srebrny medal zdobył. A nie, czekaj. Kutin był pierwszy, a drugi był on. No pierwszy był Kent Johansen, a drugi był Fetter. Oj, zero. Chyba za spóźnia chyba. Patryku! Co tam, Misiek? A jak zrobisz tak, żeby mój link był tego? Jak zrobić ogólnie takie coś, żeby link, który skupiłeś do opisu, był, no, żeby można do niego było wejść? O, dobra, sprawdziłem i Johansen to zrobił w 96. No, to ja tak ci mi się powiem, że. Na mistrzostwach Norwegii. Też z tego panelu, co ci pokazywałem zdjęcie, to tam można udostępnić Norwegii. Linka do transmisji i tam możesz wrzucać. Dokładnie. To Johansen to 93 numer startowy, ale to dużo tak. Wyniku było. Ewentualnie można z YouTube Studio też można linka skopiować do transmisji. Boże, jakie wtedy wysokie prędkości były, 93 na godzinę. Dobra, zobacz, masz rok 83 i 115 miał plus jak rekord świata bił u siebie. 181 metrów. No ja by teraz takie prędkości skakali, to by się zabili. No autentycznie. Teraz to masz dobry przykład. Planica ostatnio 100 km. Hubert miał tam 99 z kawałkiem, nie? Przy tych tam 267. No ale Hubert i na ligę, jak on z szóstego rozbiegu z 272,5, to nie wiem, ja obstawiam, że jakby nie zmieniali był 9 albo 8 rozbieg, rekord świata, myślę spokojnie by był. Ja myślę, że... Jak gdzieś widziałem... Jak gdzieś widziałem na internecie taką... analizę, tak jakby lot z 8 belki czy z 9, 254,5. I czekaj Patryk, jak skleję po prostu twój link jakiś to... jaki do swojej strony, to on w opisie będzie miał tego, żeby będzie można w niego wejść, czy po prostu będę musiał skopiować. Chyba Błahut nawet mówił, ten z Eurosportu, że tego. To jakby mi obniżyli, to by mógł tam celować w rekord świata. Tylko pytanie, czy tam da się ustać. Błahut, 254. Kurde, na twoja mać, trzeci raz, no nie wierzę. No trzeba tego. Mimo ten ostatni lot Daniela Hubera w tym sezonie to był lepszy lot niż wszystkie loty Stefana Krafta w karierze. Ba. No chyba nie. Co wam powiem, ale ja go powiedziałem, bo on po kontuzji wrócił też, dodajmy, nie? No. No ja. Laniszek też. Ale przecież no tam Laniszek on bardzo szybko wrócił. No przecież miał do końca sezonu, nie tego. Mhm. A on wrócił... On nie pamiętam gdzie wrócił. Flaki? Nie, ten to było... Oslo na rolę. Jeśli chodzi o Laniszek. Tak, Laniszek chodzi. No to Oslo. Ostatnia seria. Ostatnia, okej. Okay. I ostatnia już tyle będzie skakania na dzisiaj. Pewnie. Na 2,5 godziny, więc i tak zaszaleliśmy. Ostatnia chwila, żeby się sprawdzić. Ładnie. Ostatni dzień, ostatnia noc. Wlecione ręce po talii. Nie, kurde, gleba. Ale leży. Przesadziłem już. Ja bym nawet powiedział, Szatku, dla naszego pana magistra to jest dopiero początek wspaniałej kariery. Oby pobił moje osiągnięcia i pana Adama. O kurna, aż tak wysoko mierzysz? No. Poznam wodę. Przeceniasz mnie, człowieku. No, to stare wygi już jesteśmy w tej grze. W sumie jo. Ja w to nigdy nie grałem, ale oglądałem.
Drugi leży. Drugi leży. Ja bardzo mało gram w te gry atakowe. Drugi Glebosz. Zaatakować chciał za mocno. Wiecie, co jest, najlepsze? No. Że jak gram z wami, to skaczę tak jak skaczę, tak świetnie. A przyjdzie kariera, to nawet ja mam wyskillowanego skoczka na maksa, to nie umiem skakać. O, widzisz. Mm-hmm. Tylko na multiplayer umiem skakać. Kurna mać. Aj. No spóźnione, no. Co ja mam? Spóźnione było. To nawet widać było, że tu już zdążył... O, panie. Także chyba ten pierwszy skok był najlepszy. Może upaść. Jeszcze tam sobie praktykę trzeba poćwiczyć. No tak, no poćwiczysz, będziesz na spokojnie. Poćwiczysz i będzie dobrze już. Patryk, chcesz być honorowo z nami, albo daleko świata. Na pewno jest szansa, panie magistrze, że pokona pan pana Miśka. A już myślałem, że dołączy do tego grona, że wszyscy się wywalili. O, ja akurat ustałem, ale nie był to jakiś imponujący skok. Ale wygrał chyba, bo ja tego. No wygrałem. Ja się wydupcyłem. Także kurszewel dla mnie. No to dziękuję wam za liczny udział. A bo to kurszewel 146 wyświetleń, także fenomenalny wynik. Rekord roku jak na razie. Rekord świata. Rekord świata czy nie? Nie. Za słabo. Ej, a w jakim poskoku było właśnie ten Chruścicki? Jak Aman w 2010 ten w planie skakał. A to nie było też przy Usainie Bolcie? Nie. Nie. Nie, no tyle to nie. To nie ten komentator. To ten komentator właśnie Chruścicki takie powiedział, że nieprawdopodobna prędkość Szpeta. Ja pierdolę. No to dziękuję widzowie za liczny udział, no i zapraszam jutro na kolejne skoki. A nie, dobra, bo znaczy ja się nie żegnam z TS-em, ale żegnam się z streamem.